co tam będziecie potrzebowali, więc oficjalnie myślę, że mogę już serdecznie przywitać wszystkich naszych uczestników, uczestniczki głównie chyba. Mamy dzisiaj wspaniałego gościa. To Magda, już w Twoje ręce, tak? Przekazuję przedstawienie pani doktor. Dobry wieczór, więc punkt 18.1 możemy oficjalnie rozpoczynać, więc jest nam bardzo miło powitać Was na takim przedświątecznym jeszcze spotkaniu i bardzo się cieszymy, że w tej gorączce przedświątecznej znalazła dla nas czas pani doktor, o której słyszymy same dobre słowa, która słynie z tego, że jest właśnie bardzo zaangażowana i bardzo chwalona przez swoje pacjentki, więc jest nam bardzo miło, że pani doktor habilitowana Barbara Radecka zgodziła się przyjąć dzisiaj nasze zaproszenie i będzie przez najbliższą godzinę naszym gościem. I pomysł na to spotkanie jest takie, że tak naprawdę pani doktor zgodziła się być tutaj dla nas, dla was i po prostu odpowiadać na pytania czy kwestie, które nas i was nurtują. Więc jeżeli macie jakieś pytania, chcecie zadać pani doktor pytanie, to jest na to doskonała sposobność. Pani doktor będzie z nami przez najbliższą godzinkę do 19. Z doświadczenia wiemy, że ten czas mija szybko, więc zachęcamy was do tego, żeby już teraz zapisywać swoje pytania i postaramy się odpowiedzieć na jak największą ich ilość. My jeszcze króciutko się przedstawimy dla tych z Was, którzy są z nami pierwszy być może raz. Polskie Amazonki Ruch Społeczny, organizacja, która wywodzi się z pomocy pacjentkom z rakiem piersi, natomiast obecnie działamy na rzecz wszystkich pacjentów onkologicznych. Magda Knefel, jest mi bardzo miło, i moja koleżanka Elżbieta Majska, z którą wspólnie prowadzimy te spotkania. Elu, to może jeszcze Tobie na chwilkę oddam głos w sprawach organizacyjnych i oddamy głos pani doktor. Plan jest taki, tak jak powiedziała Magda, przez pierwszą godzinę mamy czas na spotkanie z panią doktor. Piszcie, możecie zapisywać swoje pytania już teraz na czacie, będziemy je czytać. Potem zrobimy po tej godzinie krótką przerwę, taką, nie wiem, dwuminutową, trzyminutową, a następnie będzie czas na to, żeby porozmawiać o marzeniach, czy marzyć, po co marzyć, jak marzyć i w ogóle jak z tego czerpać, że tak powiem, jak najwięcej przyjemności i korzyści. Więc słuchajcie, nasze stowarzyszenie, to już Magda chyba wspominała, tak, działa na rzecz wszystkich pacjentów onkologicznych, ale wywodzimy się z Amazonek. Nasza prezes jest pacjentką właśnie, jest Amazonką po obustronnej mastektomii wiele, wiele lat temu, więc jakby daje nadzieję wszystkim pacjentom. Słuchajcie, to zaczynamy. Nie ma co tutaj, że tak powiem, przeciągać. Pani doktor, to może słówko od pani. Jeszcze na dzień Dobry dobry. wieczór. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest zaszczytne, kiedy pacjenci chcą sięgać po taki bliższy kontakt z nami, więc tak też to zaproszenie odbieram. Jestem onkologiem klinicznym z ponad 30-letnim stażem pracy. Leczę chorych na wszystkie nowotwory, ale oczywiście najczęściej na te, na które ludzie w naszym kraju najczęściej chorują, więc chorych na raka piersi, chorych na raka jelita grubego. Rak piersi jest mi chyba taki najbliższy, bo był przedmiotem i moich prac badawczych przy doktoracie i przy habilitacji i zawsze jakoś tak z dużą atencją podchodziłam do tej choroby. Jest to też w skali różnych nowotworów, proszę się nie obrazić za określenie, dość wdzięczny nowotwór, ponieważ dużo się dzieje w zakresie raka piersi. Jest prowadzonych mnóstwo badań. Ostatnie kilkanaście lat, może powiem początek XXI wieku, przynosi niemal co rok coś nowego. Co 2 czy 3 lata pojawiają się jakieś bardzo istotne, nawet no, przełomowe terapie. Więc też można powiedzieć, że ten postęp jest widoczny stale. Oczywiście to nie zawsze jest tak, że ten postęp przekłada się na losy każdej jednej chorej. Proszę pamiętać, że my go oceniamy w pewnym sensie w skali globalnej, ale jednocześnie chcę podkreślić, że przez wiele lat mojej pracy spotkałam się z wieloma, bardzo wieloma chorymi, które leczone kilka czy kilkanaście lat temu jakimś lekiem, przeżyły kolejne lata i dożyły momentu, kiedy pojawił się kolejny lek, wówczas nieznany, z którego one znów
mogły korzystać. Można powiedzieć, że medycyna dała im realną szansę na dożycie kolejnego postępu i znów możliwość, nawet w zaawansowanej chorobie, leczenia kolejnym lekiem, kiedyś niedostępnym. Dziś lekiem, który biorą, dobrze znoszą i dzięki któremu żyją kolejne lata, w nadziei, że znów pojawi się coś, co przedłuży im życie. I to nie jest bajka, co w tej chwili opowiadam. Oczywiście to nie każdej chorej dotyczy, ale to dotyczy szeregu kobiet, które na co dzień spotykam w swojej codziennej praktyce. Więc ja myślę, że ta medycyna jednak do przodu się posuwa, prawda? A tymczasem już nas zasypały pytania, widzę. Tak, właśnie tutaj podglądam ten czat i od razu może powiem tak. Dwie jakby rzeczy chciałabym uogólnić. Po pierwsze, nie mam żadnego wpływu na to, czy słychać u kogoś i niestety nic nie mogę z tym zrobić. Można pisać oczywiście, bo być może to jest jakiś sygnał dla organizatorów spotkania, ale ja nic z tym nie mogę. To jest pierwsze. To ja od razu przerwę. W takich sytuacjach najczęściej warto zmienić przeglądarkę, dlatego że skoro wszyscy nas widzą i słyszą, albo większość, a jedna osoba nie, to znaczy, że jest problem na ogół w kwestii przeglądarki. Więc zapraszamy do zmiany przeglądarki, albo wyłączyć i wejść jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz jeszcze chciałabym też pewne uogólnienie zastosować, że oczywiście przeczytam wszystkie tutaj te pytania i postaram się na nie odpowiedzieć. Natomiast w kwestiach konsultowania pojedynczych przypadków jest to dosyć trudne, ponieważ proszę pamiętać, że decyzje, które lekarze podejmują, zawsze odbywają się w pewnym kontekście szeregu informacji, które lekarz o pacjencie ma, znając go przez lata, uwzględniając jego stan sprawności, uwzględniając profil chorób towarzyszących. Jeśli ja otrzymuję króciutką informację, to jest to takie konsultowanie przez dziurkę od klucza. Myślę, że nikt nie chciałby takiej konsultacji otrzymać tak naprawdę, dlatego będę dość powściągliwa w wyrażaniu opinii odnośnie decyzji lekarzy, czy tego, co w danej sytuacji zrobić. I proszę tego nie odebrać jako moją obcesowość, czy powiedzmy, nie wiem, niechęć do skrytykowania lekarza, tylko po prostu jako ogólną zasadę w medycynie, że aby się wypowiedzieć, trzeba mieć tą wiedzę o pacjencie jak najszerszą. Myślę, że to jest dla Państwa zrozumiałe i to chciałabym też zastrzec. Tak, bardzo dziękujemy za ten ogólny komentarz. My także zawsze mówimy właśnie, że to nie jest miejsce dla konsultacji medycznych, ale po to, żeby pewne kwestie wyjaśnić. Może rzeczywiście zacznijmy od tych pytań, które tutaj się już pojawiły i później będziemy po prostu punkt po punkcie rozwijać wszystko, co nam się tutaj uda. I pierwsze pytanie. Czy bisfoniany pomagają kobietom przed menopauzą biologiczną? Jaka jest ich rola? Bifosfoniany to są leki, które regulują metabolizm kostny. Kiedyś się znamy je w onkologii od, nie przesadzam, ćwierćwiecza, ale przez wiele lat były stosowane tylko do poprawy metabolizmu kostnego u chorych z przerzutami do kości. Dodatkowe badania wykazały, może nieco przypadkowo, że one również mogą mieć wpływ na tak zwane podścielisko guza i stąd wzięła się koncepcja testowania tych leków u chorych na raka wczesnego jako leczenie pooperacyjne. Jaki jest cel stosowania bifosfonianów u tych chorych? Zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby i to ten wpływ bifosfonianów na to ryzyko został potwierdzony w kilku dużych badaniach, czyli dziś mamy jakby dwa sposoby stosowania. Nadal stosujemy w przerzutach do kości, poprawiamy metabolizm kostny, zapobiegamy odwapnieniom kości, zmniejszamy ryzyko złamań, zmniejszamy bóle z tego powodu. I drugie wskazanie, i domniemywam, że o to wskazanie pyta pani Agnieszka, to jest leczenie pooperacyjne. Przez 2 lata, co 3 miesiące, takie jest najczęściej dawkowanie, choć w badaniach różnie testowano, także przez 5 lat, co 6 miesięcy. Obecnie uważa się, że leczenie 2-letnie jest wystarczające. I to leczenie jest stosowane wyłącznie u kobiet po menopauzie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w tych badaniach nie wykazano żadnej korzyści u kobiet przed menopauzą. Takie kohorty pacjentek również oceniano,
i u nich tej korzyści nie było. A więc standard przyjęty na świecie mówi o tym, że u chorych po menopauzie, niezależnie od podtypu biologicznego raka, myślę, że wiemy o co mi tutaj chodzi w tym sformułowaniu biologiczny podtyp, tak? Te bifosfoniany są obecnie zalecane i są naprawdę szeroko stosowane. Pani doktor, a skoro pojawił się temat menopauzy, to ja może od razu zapytam, tak, zadam jedno z pytań właśnie na ten temat, czyli jak radzić sobie z wcześniejszą menopauzą, która jest, jakby pojawia się na skutek leczenia? No, każda menopauza jest, bywa przykra, tak bym powiedziała, tak? Pojęcie wieku jest tutaj granicą płynną, natomiast bywa tak, że menopauza wyindukowana farmakologicznie jest jeszcze bardziej przykra niż ta menopauza naturalna. Ta menopauza wyindukowana, czy ona jest w okolicy lat 30, czy 35, czy 40, to nie ma takiej istotnej różnicy. Zazwyczaj jest to raptowne odcięcie źródła estrogenów i organizm znosi to bardzo źle. Ta menopauza naturalna oczywiście bywa również przez niektóre kobiety znoszona lepiej, przez inne gorzej. Ale my wiemy, że zwykle w tej naturalnej menopauzie ten proces trochę trwa. Ponadto tą funkcję produkcji hormonów kobiecych po wygaśnięciu czynności jajników przejmują mięśnie i tkanka tłuszczowa. Regułą jest więc, że panie bardziej korpulentne mają jakby tkankę, w której te estrogeny są produkowane, więc uważa się, że te panie bardziej korpulentne zwykle lepiej tą menopauzę naturalną znoszą niż takie szczupłe, żylaste, prawda, biegające, tak? Ponieważ u nich tak naprawdę ta produkcja estrogenów dość raptownie się wygasza. Jeśli weźmiemy pod uwagę taką menopauzę wyindukowaną, tak, u młodych kobiet, no niestety nie ma żadnego dobrego środka na to, jak sobie z tym radzić. W raku hormononiezależnym uważa się, że być może stosowanie tak zwanych fitoestrogenów, czyli preparatów opartych o soję czy rośliny inne zawierające estrogeny, jest bezpieczne. Ale trzeba też wiedzieć, że nikt bezpieczeństwa takich suplementów nie oceniał i nie badał. To nie jest tak, że onkolog z czystym sumieniem poklepie po plecach i powie: proszę brać i proszę się nie martwić. Niestety nie mamy dobrych dowodów naukowych, żeby to w jednoznaczny sposób pacjentkom zalecać. Ogólnie uważa się, że ruch jest też takim elementem, który reguluje, tak, te objawy wypadowe towarzyszące menopauzie, więc tak naprawdę możemy z czystym sumieniem zachęcać panie do aktywności fizycznej półgodzinnej dziennie, prawda? Lepiej się wtedy śpi, to reguluje ciśnienie tętnicze krwi, pozwala utrzymać należną masę ciała, więc niestety tutaj nie podam żadnego złotego środka. Jak jesteśmy też przy tym temacie wcześniejszej menopauzy, to ja może zapytam, co taka pacjentka powinna wiedzieć w kontekście też zachowania płodności, co powinna wiedzieć przed rozpoczęciem leczenia i co można zrobić? Może powiem tak. W tej chwili w zakresie indukowania menopauzy, czyli wywoływania wczesnej menopauzy, dominuje w medycynie postępowanie farmakologiczne, czyli stosowanie zastrzyków, które, jak to pani mówią, suszą jajniki, tak? Zastrzyki hormonalne, które nam blokują funkcję jajników. To jest dominująca forma wywoływania menopauzy i nie jest ona doskonała. Według różnych badań klinicznych panie, które tej menopauzy nie doświadczają w sposób pewny, to jest od 10 do 20%, czyli niemało. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że stosowanie zastrzyków Zoladeksu, Reseligo nie jest równoznaczne z bezpłodnością. A przynajmniej takie założenie trzeba przyjąć. A więc może się zdarzyć nieplanowana ciąża także w trakcie stosowania Zoladeksu. Na to chcę panie uczulić, które są jeszcze w okresie takiej intensywnej płodności i prokreacji, tak? Najczęściej my tą menopauzę indukujemy dlatego, że to jest element terapii hormonalnej, albo czasami chcemy wstrzymać funkcję jajników na czas chemioterapii, to jest też jedna z metod ochrony płodności, tak?
Kwestia ochrony płodności, to co jest moim zdaniem najważniejsze, co jest moim zdaniem bardzo ważne, nie najważniejsze, bardzo ważne, ale bardzo rzadko omawiane z pacjentami, a nawet powiem, że bardzo rzadko również omawiane na webinarach dla lekarzy, to kwestia ograniczonych możliwości prokreacyjnych kobiet po leczeniu raka piersi. Jeżeli pacjentka ma rozpoznanego raka piersi w wieku lat 35, przebywa leczenie onkologiczne, zajmuje to około roku, półtora, potem ma włączone powiedzmy leki hormonalne. Nawet jeżeli po 2 latach chciałaby to leczenie hormonalne przerwać po to, żeby zajść w ciążę, bo są wyniki badań, które mówią, że to jest możliwe, to jednocześnie doskonale wiemy, że wiele z tych kobiet w okresie około lat 40 jest już w okresie okołomenopauzalnym i te naturalne możliwości prokreacyjne są niskie. Na to też trzeba zwracać uwagę, rozmawiając z pacjentkami, żeby też nie przeżywały jakiegoś no, ogromnego rozczarowania. Tak? Naturalna płodność kobiety nieleczonej onkologicznie około 40 roku jest niska. A jeżeli mamy za sobą traumę ogromną w postaci rozpoznania raka, ciężkie leczenie onkologiczne, to automatycznie są to elementy, które tą naturalną zdolność płodności znacznie obniżają. I to chciałabym też podkreślić, ponieważ w tym obszarze jest bardzo dużo nieporozumień, tak? I przez to, że nie mamy często czasu na konsyliach tłumaczyć kobietom tych zagadnień, ich oczekiwania czasem są bardzo nieadekwatne do sytuacji biologicznej. Przepraszam, że jestem tak obcesowa w tym obszarze, ale myślę, że to jest moment, kiedy powinnam też to powiedzieć. A czy stosujesz, właśnie, czy stosujesz na przykład, nie wiem, zamrażanie jajeczek, no, czy jakieś takie... Tak, ale te metody nie są objęte refundacją. W niektórych miastach są takie programy inicjowane przez samorządy, które na przykład są dedykowane jakiejś określonej tam grupie par, które borykają się z problemem niepłodności. W tym mogą być również osoby po leczeniu onkologicznym czy leczone onkologicznie i w niektórych, szczególnie dużych aglomeracjach, takie programy pomocowe, które finansują mrożenie na przykład, prawda, jajeczek, są prowadzone, ale to nie jest standardowo refundowana procedura. Toczą się rozmowy na ten temat, jak znaleźć w budżecie środki na to, aby finansować i ochronę płodności, ale czasami również wraz za tą ochroną także ewentualne indukowanie ciąży u kobiet, które po tym leczeniu mimo zamrożonych jajeczek no, niełatwo mogą w tą ciążę zajść. Ja bym powiedziała może tak, obserwując na przestrzeni ponad 30 lat cały ten proces zmian społecznych towarzyszących rakowi piersi, dostrzegam to, że pojawia się coraz więcej kobiet, które chorują w młodym wieku. Mam na myśli tutaj lata między 30 a 35 czy 30 a 40. To kiedyś była rzadkość, dziś tych kobiet jest znacznie więcej. Co ważne, wiele z tych kobiet nigdy nie było mamami. Tak? Kiedyś jednak te pierwsze ciąże, te 30 lat temu czy 20 parę, pojawiały się wcześniej. Dziś zmieniło się nasze społeczne podejście tak do macierzyństwa. Ono często pojawia się później z tego powodu, że no, wiele jest rzeczy do zrobienia, zanim jest pora na dziecko, prawda? A więc ten problem kobiety, która trafia do nas, ma 35 lat i nigdy nie rodziła, nie jest taką ogromną rzadkością, tak? My te pacjentki widzimy na co dzień, więc na pewno te zmiany społeczne powodują, że ten problem będzie narastał. Myślę, że ta procedura ochrony płodności u nas czasem będzie finansowana, bo taka też jest potrzeba społeczna, która jest niezaspokojona. Ale na pewno też powiedziałabym tak może filozoficznie, żeby nie odkładać tej ciąży na nie wiadomo kiedy. Właśnie pani doktor, bo tutaj pani Agnieszka się o to pyta, a jeśli ma się zamrożone jajeczka, to jest możliwa ciąża? Ja mam zamrożone jajeczka, ale mam też 38 lat i mam brać hormony przez 3 lata. Czy potem zajście w ciążę jest bezpieczne? Ja może odpowiem cytując badanie Positive, to jest badanie, którego wyniki
bardzo ważne, przedstawiono w ubiegłym tygodniu na kongresie w San Antonio. To jest taki ogromny amerykański doroczny kongres dotyczący raka piersi. To było badanie, które zainicjowane zostało chyba z 5 czy 7 lat temu, może nawet więcej, bo już kilka lat temu widziałam fragmenty, wstępne analizy z tego badania. I teraz pokazano, że przerwanie na 2 lata hormonoterapii w celu prokreacji jest bezpieczne dla kobiet niskiego ryzyka, jest jak najbardziej uzasadnione z punktu widzenia medycznego i etycznego dla tych kobiet, które chcą zajść w ciążę, ale jednocześnie pokazano, jak wiele z tych kobiet nie mogło zajść w ciążę. Sugerowano w tym badaniu, proszę pamiętać, mówimy o eksperymencie medycznym, jeszcze nie o codziennej praktyce klinicznej, tak? W tym badaniu prowadzono również takie rozwiązania, że ponieważ przerwa w tej hormonoterapii była zaplanowana na 2 lata, po czym wracano do hormonoterapii, to zakładano, że ta ciąża powinna zadziać się w pierwszym roku, żeby ta kobieta urodziła, żeby ewentualnie mogła przebyć laktację i wrócić do leczenia hormonalnego, podczas którego no nie może zajść w ciążę ani karmić, prawda? Jeżeli te kobiety w ciągu roku nie zaszły w ciążę, w drugim roku indukowano te zapłodnienia, między innymi poprzez stymulację hormonalną. Oceniono to na dzień dzisiejszy jako postępowanie bezpieczne. Jednak proszę pamiętać, no to jest jedno badanie, mała grupa chorych, wymaga to jeszcze dłuższej obserwacji. Na dzień dzisiejszy powiedziałabym, no, że rekomendacja jeszcze jest dosyć ostrożna, tak? Ale my też, mając wyniki tego badania, nie możemy kobietom, które by się domagały takiego postępowania, zabraniać lub je zniechęcać. Tak? Jest dowód naukowy, który mówi, że można tak zrobić. Pani zapytała mnie, czy to jest bezpieczne. Zawsze ta rozmowa musi być również prezentacja tej determinacji ze strony pacjentki. To nie jest postępowanie, które onkolodzy narzucą pacjentkom. Tak? My możemy próbować przeprowadzić kobietę przez ten trudny okres, jeśli ona tą determinację ma. Pani powiedziała, mam 38 lat, czyli trochę się odniosła do tej populacji, o której ja mówiłam. Tak naprawdę wszczeliłam się nie czytając tego posta, prawda? Tylko patrząc na realia. Ta perspektywa zajścia w ciążę, ona nie jest duża, tak? Szacuje się ją pół na pół. Szklanka może być do połowy pusta i do połowy pełna. Tak? Jeśli ta determinacja jest, można spróbować. Pani doktor, pani Agnieszka dopisała, że 2 razy już poroniła i walczy z rakiem hormonozależnym. Do tamtego wcześniejszego, tak? Moja rekomendacja byłaby bardzo ostrożna, nawet w świetle wyników badania pozytyw. To mamy tutaj wcześniejsze pytania od pani Ani. Obecnie przebywam na leczeniu abemacyklib i tutaj ja nie wiem, czy pani tak, widzi. Z fulwestrantem. Rak piersi od początku z rozsiewem do kości, leczą się od marca tego roku, mam 40 lat. Nie mam mutacji, jaka jest następna linia leczenia, jak obecnie przestanie działać. No tak, my wiemy, że cykliby dają tą korzyść w pierwszej linii w postaci tych kilkunastu miesięcy, 2 lat, no w pewnym momencie wrażliwość na to leczenie się wyczerpuje. W miarę jak coraz powszechniej stosujemy te leki, świat coraz głośniej dyskutuje o tym, co po cyklibach, tak? W tej chwili uważa się, że są jakby takie dwie główne ścieżki postępowania. Jedna to jest oznaczanie mutacji PI3K, czyli innego uszkodzenia molekularnego, na które już mamy leki i uważa się, że w przypadku progresji po cyklibach, gdyby taka mutacja była, a dotyczy około 30-40% chorych z rakiem hormonozależnym, czyli to nie jest mało, oznaczamy to z tkanki guza i można to w Polsce wykonać, można wtedy u tych chorych z mutacją zastosować alpelisib, czyli lek, który blokuje szlak zależny od tej mutacji, tak? Tak, czyli jakby blokuje mechanizm mnożenia komórek zależny od tej mutacji. Tak? Jeżeli by ona była, to alpelisib jest od 1 listopada dostępny w programie lekowym i można u chorej z mutacją zastosować.
To jest leczenie dosyć trudne w prowadzeniu, ponieważ to jest lek, który bardzo głęboko ingeruje w szlak między innymi przemiany tłuszczów i węglowodanów, a więc wiąże się z tym szereg zaburzeń metabolicznych. To jest leczenie trudne w prowadzeniu, wymagające ogromnej dyscypliny dietetycznej od pacjentki, wymagające nadzoru ze strony lekarza. No powiedziałabym, że jak sobie tak popatrzę na abemacyklib z fulwestrantem, to bułeczka z masełkiem w porównaniu do abemacyklibu. Aczkolwiek abemacyklib też był badany tylko z fulwestrantem. I tu pojawia się kolizja, bo prawdopodobnie nie mógłby w świetle obecnego zapisu programowego być zastosowany, ponieważ to jest ten sam partner hormonalny. Natomiast inne możliwości, to jest oczywiście wyłączna hormonoterapia, która u wielu chorych, szczególnie jeśli choroba nie jest dynamiczna, to jest leczenie uznane, dobre i inhibitor aromatazy może być w tym momencie bardzo dobrym doustnym leczeniem. To jest klasyczna chemioterapia i tutaj możliwości cytostatyków stosowanych pojedynczo są naprawdę spore. Często również o takim charakterze metronomicznym, czyli po jednej małej tabletce dziennie są takie schematy, trochę bym powiedziała naśladujące cykliby w skojarzeniu z hormonoterapią. I tutaj takie możliwości też są, więc ja bym tu nie, na ten moment może na razie nie rozpaczała nad tym, co będzie dalej, bo każdy rok przynosi coś nowego, tak? Na pewno abemacyklib z fulwestrantem to jest dobre, wartościowe leczenie. Są również chore, które uzyskują korzyść naprawdę kilkuletnią. Ja sobie zdaję sprawę, że dla kobiety 40-letniej kilka lat to jest nic. Tak, i to może brzmieć dość obcesowo, co mówię, ale staram się odnosić do realiów medycyny, prawda? Na pewno jest to pierwsza linia leczenia i nie wątpię, że jest jeszcze kilka możliwości do refundowanej, zwykłej, tradycyjnej terapii, które można u pani zastosować. Pytanie jest, jakie skutki uboczne ma hormonoterapia? Od pani Honoraty. Różne, ponieważ to zależy od tego, jaki lek hormonalny byśmy zastosowali. Generalnie hormonoterapią jest również ta menopauza farmakologiczna, o której tutaj już wspominałam. To też forma hormonoterapii. Proszę nie zapominać, że hormonoterapią jest również tak zwana kastracja chirurgiczna, czyli usunięcie jajników. Dziś jest to niemodne postępowanie w dobie dostępu do kastracji hormonalnej, tak, czyli tej farmakologicznej. Ale no, ja już mam trochę lat pracy i mam też tradycyjne podejście i myślę sobie tak, że jeżeli 15% kobiet statystycznie, które biorą Zoladex czy Reseligo, nie doświadcza menopauzy, którą jednak chcemy im zafundować, biorąc pod uwagę ryzyko rozwoju nowotworu, no to myślę, że usunięcie jajników u niektórych pacjentek jest lepszym postępowaniem. Dlatego czasami takie rozmowy z kobietami, może nie tymi najmłodszymi, podejmuję, ponieważ uważam, że to jest metoda, której nikt z zaleceń nie wykreślił. I w niektórych przypadkach, kiedy chodzi nam o skuteczną menopauzę i dobre leczenie hormonalne, usunięcie chirurgiczne jajników w mojej opinii jest metodą ciągle wartościową. Leczeniem hormonalnym jest tamoksyfen, stary, dobry tamoksyfen, który medycyna zna od 60 lat. W czasie mojego życia zawodowego już ze 3 razy na kongresach wnoszono trumnę z tamoksyfenem, ale jakoś jeszcze nikt go nie pogrzebał. Zawsze sobie myślę, że to jest lek, o którym bardzo dużo wiemy, którego dobrze znamy działania niepożądane i który jest wartościowym lekiem hormonalnym. Wiem, że panie go nie lubią, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę jego profil tolerancji, uważamy, że jest całkiem bezpieczny. Działa ochronnie na układ kostny, to też jest jego wartość, jeśli stosujemy u kobiety po menopauzie. Nadal jest to leczenie, które ordynują. Tak. No oczywiście ten tamoksyfen wywołuje przede wszystkim objawy wypadowe, tak? Z czego to wynika? To jest lek, który jest takim oszukującym estrogenem, czyli jest podobny do cząsteczki estrogenu, ale nie działa tak jak estrogen na komórkę, tylko jakby blokuje receptor na wejście tego estrogenu do komórki. Czyli działa dokładnie tak, żeby estrogen nie mógł działać.
no to jak estrogen nie może działać, no to konsekwencją są objawy związane z niedziałaniem estrogenu, czyli pełnoobjawowa menopauza, tak? Uderzenia gorąca, jakieś bóle dołem brzucha, niepokój, zlewne poty. No to jest lek, na który pacjentki bardzo się skarżą, mimo to uważam, że jest bardzo wartościowym lekiem onkologicznym. I mamy inhibitory aromatazy, które mają inny profil działań niepożądanych. Ich głównym działaniem niepożądanym jest wpływ na układ kostny, gdzie mogą one stymulować taką niekorzystną przemianę w tkance kostnej, czyli odwapnienia kości, ryzyko złamań. Mogą również powodować bóle, szczególnie drobnych stawów. Panie się skarżą, że na przykład są to bóle śródstopia, że nie mogą się odbić na stopie wchodząc po schodach, nie mogą zacisnąć ręki w pięści, że jest problem z drobną motoryką, bo stawy bolą, więc też nie są one pozbawione działań niepożądanych. Tak? No mimo to stosujemy je bardzo szeroko, bo obecny poziom wiedzy wskazuje na to, że ich wartość dla milionów kobiet na świecie jest ogromna. Co można brać na okropnie wypadające włosy po leczeniu CDK4? Dodam, że biorę Osporyl i Resligon. No, Cykliby to jest taka trochę chemioterapia, to jest lek fazowo-specyficzny, który blokuje proliferację komórek, a więc działa w miejscach, gdzie ta proliferacja jest zwiększona, między innymi w cebulkach włosowych. Tak to jest. Tak? Więc to wypadanie włosów nie jest, no jest jakby opisywane jako działanie niepożądane, które wynika z mechanizmu leków. I no niestety to tak jak przy chemioterapii, gdzie czasami próbujemy ochronić te włosy przez szczepki lodowe. No tutaj akurat w cyklibach jest to niemożliwe, no bo to jest lek brany doustnie codziennie, więc tak na dobrą sprawę można jedynie krótko te włosy ściąć. Wtedy to wypadanie jest mniej dokuczliwe. Oczywiście można różne preparaty wcierać, które tak naprawdę samo wcieranie pobudza cebulki włosowe, ponieważ poprawia ich ukrwienie, a więc jeżeli to jest nawet wcieranie, nie wiem, żółtka z rycyną, to sam ten masaż głowy rękami, który rozgrzewa skórę, poprawia ukrwienie, już jest takim elementem, który sprzyja odżywieniu cebulki włosowej. Tak? Natomiast wypadanie włosów jest związane z mechanizmem działania cyklibu. Nie wszystkich chorych dotyczy to w równym stopniu, ale to nie jest rzadko. Czy przy niskich neurocytach poniżej 1 lekarz zalecił branie przed badaniami krwi przez 3 dni sterydu i tak co miesiąc? Czy nie lepiej obniżyć dawkę abramacyklibu? Pytanie od pani Ani. No ja powiem tak, trudno mi to też skomentować. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że nie stosujemy takiego postępowania, tak? Z zasady jakby nie pobudzamy szpiku sztucznie steroidem, ale być może to była taka próba podjęta raz, dwa i w związku z tym to nie jest rutynowo zalecane, tak bym powiedziała, i nie jest to akurat przeze mnie praktykowane, tak? Ale mamy na przykład taką pacjentkę w badaniu klinicznym, która jest lekarzem i którą podejrzewamy o to, że to robi, ale nie możemy jej tego udowodnić, jeździ do nas dosyć daleko do tego badania i też nam się zawsze wydaje, że na początku miała dużo problemów, a teraz nie ma, więc nie wykluczamy, że czymś tam się wspomaga. No. Ale to nie jest przeze mnie rekomendowane postępowanie. A propos wspomagania, pytanie, jakie suplementy powinno się brać w trakcie leczenia? Tu jest pytanie o hormonoterapię, a możemy to pytanie szerzej właśnie rozciągnąć. Jak to z tymi suplementami jest, w pani opinii? Ja bym, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało obcesowo, ale odpowiedziałabym jednym słowem: żadne. Ja nie jestem zwolennikiem żadnych suplementów. Proszę pamiętać, że suplementy są zgodnie z polskim prawem żywnością, a nie lekiem. Nie ma obowiązku badać ich bezpieczeństwa, interakcji z lekami, a nawet nie ma obowiązku dowodzić, że każda kolejna partia jest identyczna z poprzednią. Rynek suplementów w tej chwili rozwinięty jest do niebotycznych rozmiarów. Wystarczy, jak teraz będziecie panie, ja to zawsze mówię moim studentom, pojedziecie do domu na święta i będziecie mamie prasować firanki przez pół dnia tam przed świętami, to spiszcie w telewizji wszystkie reklamy. Po kolei, jakie idą.
Po kolei, tak przez pół dnia, w każdej 12-minutowej przerwie, ile reklam jest nastawionych na suplementy diety? Tak? I to świadczy o tym, że jesteśmy bardzo na to podatni. Nikt nie inwestowałby w te reklamy, gdyby nie miał z tego dochodu. Tak? Ja zawsze wychodzę z założenia, że zrównoważona i zbilansowana dieta dostarcza nam wszystkiego, co potrzebne. Oczywiście są sytuacje, kiedy ktoś na przykład ma chorobę żołądka i nie wchłania jakichś witamin, tak? Albo ktoś na przykład ma usunięte jelito z powodu rozległego zabiegu i ma jakiś zespół złego wchłaniania i musi wtedy wspierać się konkretnymi preparatami, jeśli zagrożony jest jakimś niedoborem, tak? Natomiast branie suplementów nie rekomenduję żadnych. Zgadzam się, że w okresie zimowym może u pań, które są w okresie menopauzy, preparaty wapnia, witaminy D3, ale myślę, że jeżeli mogłyby wyjść na pół godziny dziennie i przejść intensywnym marszem, to również ruch, który powoduje za każdym ruchem pociąganie kości przez mięśnie, to jest każdy taki ruch. Poprawia nam ukrwienie kości i poprawia jej metabolizm. Każdy moment, kiedy zginamy nogę i ją prostujemy, kiedy mięśnie przyczepione do kości tą kość pociągają, to w każdym tym momencie jest poprawa ukrwienia całego narządu ruchu, również kości i tego jej metabolizmu. I szczerze powiem, że jedyne co naprawdę zalecam pacjentkom z głębokim przekonaniem, że powinny to robić i że warto, to jest aktywność fizyczna. Super, bardzo mi się to podoba, takie podejście. Najtańszy suplement. Tak, najtańszy. No rozumiem, że jak to mówiłyśmy przed rozpoczęciem webinaru, najdroższy jest dzisiaj czas i trzeba te pół godziny dla siebie znaleźć, tak? Więc może w tym kontekście można powiedzieć, że to nie jest wcale takie tanie, ale tak naprawdę te pół godziny dla siebie, chociaż co drugi dzień, na uspokojenie myśli. Wiecie, każdy uspokaja myśli inaczej, tak? Jeden się wieczorem modli, drugi sobie robi jakąś asanę, ktoś tak naprawdę wycisza się tylko w niedzielę na mszy, a ktoś inny przy muzyce. Przecież to jest bardzo dużo sposobów na to, ale myślę, że taki intensywny marsz przez te pół godziny, to on czyści głowę, daje nam nową energię i każdy jeden ruch, każdym tym jednym krokiem robimy coś dla siebie. Tak jest, tak jest. Ja jestem za, bo chodzę codziennie tam prawie 10 tysięcy kroków i rzeczywiście to ma sens. Pani tak, doktor... muszę powiedzieć, jeszcze powiem a propos, bo też zawsze mówię moim studentom, że to nie chodzi o takie dreptanie między biurkiem a zlewem, czy regałem z segregatorami w biurze. To chodzi o taki ruch, kiedy my przenosimy ciężar ciężkości z nogi na nogę, ruszamy rękami, pracują mięśnie posturalne i zawsze mówię do nich, każę im wyciągnąć na ćwiczeniach smartfony i sprawdzić, ile, jaką mają średnią miesięczną, tak? I ja mówię do nich, że te 10 tysięcy kroków, żeby zrobić, to trzeba się naprawdę nachodzić w ciągu dnia. To jest bardzo aktywny dzień, kiedy mamy te 10 tysięcy. I myślę, że gdybyśmy chociaż tą średnią mieli 5, a każda pani teraz siedzi i mogłaby sobie sama wyciągnąć smartfon i zobaczyć, jaką ma średnią tygodniową czy miesięczną, to mogłaby sobie jakiś na nowy rok postanowienie w związku z tym zrobić. Tak jest, a 6 tysięcy to jest właściwie godzina dobrego marszu, więc to nie jest tak ten. Da się zrobić. Da się Czy zrobić. Leczenie AB Marcyklip Fulvestrant Rezeliego i Osporil mogą powodować bóle kości? Pyta się pani Ania. Jeszcze raz, gdzie my to mamy? Czy to leczenie AB Marcyklip tak. Fulvestrant Rezeliego i Osporil mogą powodować bóle kości? Powiem tak. Bóle kości nie są typowym objawem żadnego z tych leków. Przy osporilu czasami występują w ciągu pierwszych dwóch, trzech dób po podaniu, potem powinny przejść. Bardziej myślę o tym, że być może to leczenie jest związane ze zmianami nowotworowymi w kościach i te zmiany są odpowiedzialne za te dolegliwości bólowe. Niestety tutaj tych informacji mam zbyt mało. Mogę powiedzieć tylko tyle, że żadne z tych leków nie jest tak typowe bóle kostne, żeby wywoływało. No mówię o sporym krótko po podaniu.
Jeszcze na Facebooku pojawiło się pytanie, ono wprawdzie nie jest o suplementach, ale dotyczy diety. Czy po zakończonej chemioterapii można zastosować dietę keto, gdyż waga bardzo wzrosła? Pyta pani Agnieszka. Proszę Państwa, ja powiem w ten sposób. To jest tak, że generalnie użyję pewnego uogólnienia. Nie ma jakiejś specjalnej diety nowotworowej. Dieta jest albo zdrowa, albo niezdrowa, krótko mówiąc. Ale ostatnio bardzo dużo mówi się o diecie ketogenicznej w korzystnym aspekcie, ale wtedy, kiedy towarzyszy jej okno żywieniowe. Ponieważ ten element takiego mikrogłodzenia, tak, czyli powiedzmy tych kilkunastu godzin bez posiłku, zmniejsza różne parametry stanu zapalnego i obniża wskaźniki różnych substancji w komórkach odpowiedzialnych między innymi za proliferację. Uważa się, że to może mieć również znaczenie przeciwnowotworowe. Więc w tej chwili powiedziałabym, że jest taki duży trend na tą dietę ketogeniczną. W zakresie redukcji masy ciała powiem tak, każda dieta jest dobra, która pozwala redukować masę ciała względnie powoli i zapobiegać tym samym efektowi jojo. Jestem wrogiem wszystkich diet cud, które mają poprawić naszą wagę w krótkim czasie. Organizm, który jest głodzony, czyli ma dostarczane na przykład mało kalorii, bardzo szybko przyzwyczaja się do tego, że do swojej własnej obsługi potrzebuje tych kalorii jeszcze mniej. Jeśli po pewnym etapie głodzenia pozwolimy sobie na pączka, to od samego patrzenia ten tłuszcz się odkłada. Tak? Nasz organizm odkłada zapasy błyskawicznie. To jest filozofia tego jojo właśnie, czyli tego efektu odbicia organizmu głodzonego. A więc jeśli chcemy schudnąć, to myślę, że jednak profesjonalny dietetyk jest nam potrzebny. Ocena insulinooporności. Nie uważam, żeby dietetycy powinni zarzucać nas suplementami i mikroelementami. Nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale dobrego jadłospisu, rozpisanego na posiłki, na 2-3 tygodnie, tak? No i dużego reżimu wewnętrznego. Ja wiem, że to by się zawsze chciało, żeby od razu ta strzałka na wadze się przesunęła, ale w pierwszym momencie zwykle na każdej diecie chudniemy więcej, bo odsikujemy trochę wody, którą trzymają nam tłuszcze w organizmie. Potem ta utrata jest powolna, ale tak naprawdę nie powinniśmy chudnąć szybciej niż kilo na tydzień. Bardzo dziękuję za to. Poniżej mamy pytanie od pani Wiolety. Rak luminalny A, HER2 ujemne, T1, N0, M0 po operacji oszczędzającej, konsylium zleciło tamoksifen na 5 lat. Z powodu przerostu endometrium załączono Zoladex. Nie wiem na jak długo. Jak łagodzić objawy hormonoterapii, wiek 47 lat? Rokowanie dobre, więc wiek 47 lat, leczenie tamoksyfenem przez 5 lat uznałabym za wystarczające. Dołączenie Zoladexu było podyktowane tym przerostem endometrium. W związku z tym przypuszczam, że on będzie stosowany do końca tamoksyfenu. Sam Zoladex też się uważa, że stosuje się 5 lat, ale to u kobiet, które są przed menopauzą. Pani jest w okresie okołomenopauzalnym, więc ja sądzę, że prawdopodobnie ten Zoladex będzie zalecany do końca stosowania tamoksyfenu. A czy osporil w menopauzie sztucznej tak samo się stosuje przy przerzutach kości? Biorę co 4 tygodnie. Jak długo powinnam to brać, ten osporil co 4 tygodnie? Przy przerzutach do kości ten stan menopauzalny nie jest takim jakby kryterium, więc może pani brać. Zwykle robimy tak, że po pierwszym pół roku stosowania co 4 tygodnie przechodzimy na stosowanie rzadsze. Tak się w tej chwili rekomenduje, tak? Co 2-3 miesiące uważa się, że to jest wystarczająca taka dawka przypominająca. Czy przy nowotworze też, hormonowym... Przepraszam, jeszcze chwilkę. Pytanie, czy się w międzyczasie pojawiają nowe zdarzenia kostne, jakieś bóle, radioterapie, nowe przerzuty, więc onkolog na pewno będzie wiedział, czy to jest kandydatka do rzadszych dawek bifosfonianów, czy nie, prawda? Bo to też zależy od tego, jaka jest korzyść z tego leczenia i czy ten nowotwór w tym układzie kostnym jest mocno aktywny.
Czy przy nowotworze hormonozależnym można stosować żele estrogenowe o niskiej zawartości hormonów? Niektórzy mówią, że działają one miejscowo i że można, niektórzy, że odwrotnie. Działają miejscowo, to bym się z tym zgodziła. Uważam, że jeżeli to jest choroba nieaktywna, to jest jakieś leczenie pooperacyjne, na przykład, nic się nie dzieje i jakość życia pacjentki jest zła, bo jest ta suchość pochwy, bo no tak naprawdę usiedzieć za przeproszeniem się nie da, krótko mówiąc, tak? No życie seksualne jest w zaniku, tak? Ciężko zasnąć, ciężko się budzić z tą myślą. To ja uważam, że jakość życia jest bardzo ważna i wtedy takie miejscowo działające estrogeny w postaci żelu czy w postaci globulek moim zdaniem są dopuszczalne. Pani Sylwia pisze, jestem po HER dodatnim, nieluminalnym, 100% chyba odpowiedzi na leczenie. W lipcu ostatnia herceptyna. Moje wyniki białych krwinek ciągle są na poziomie 2,2 do 2,5. Neutrofile poniżej 1. Dlaczego mój szpik się nie regeneruje? Minęło już ponad rok od chemii. Jak to leczyć? No, tak bym powiedziała, no to czemu ten szpik się nie regeneruje, prawda? To jest nie, odpowiedzi na to pytanie nie ma, bo to jest tak naprawdę bardzo duża zmienność osobnicza i wrażliwość na chemioterapię. Być może stosowane były platynoidy w leczeniu przedoperacyjnym, nie wiem jaka była chemioterapia, ale zarówno leki alkilujące, na przykład cyklofosfamid czy platynoidy, no one mogą uszkadzać szpik w znacznym stopniu. Bywa tak, że przez lata te leukocyty nie chcą sięgnąć 3000. Tak się zdarza. To nie jest częsta sytuacja. Bardziej dotyczy to kobiet młodszych, o dziwo, czyli takich około 40 roku życia, czy jeszcze młodszych. My tak naprawdę tylko te chore monitorujemy. Co charakterystyczne, nie zawsze one są podatne, te kobiety, bardziej na infekcje. Czyli mimo tego, że mają ten układ białokrwinkowy wyraźnie zniszczony w takiej hipoplazji związanej z przebytym leczeniem, to często nie znajduje to żadnego jakiegoś odbicia w ogólnej odporności, prawda? Niestety nie potrafię pani odpowiedzieć na to pytanie. No, borykamy się z tym, że u niewielkiego odsetka chorych dochodzi do głębokiego uszkodzenia, nawet tych młodszych linii komórkowych, prawda? Jakie jest Pani zdanie na temat wlewu witaminy C? Czy jest to bezpieczne przy hormonoterapii? Nie widzę powodu, żeby stosować i nie wypowiadam się na temat witaminy C. Jedyne, co medycyna udowodniła a propos witaminy C, to to, że zapobiega szkorbutowi. Proszę pamiętać, że to jest tak, że odczynnik chemiczny, kwas askorbinowy, który ludzie sobie wlewają do żył, jest silnym przeciwutleniaczem i oczywiście to jest chemicznie jakby potwierdzone. Natomiast od reakcji utleniania i redukcji chemicznej do działania w ludzkim organizmie, no droga jest dosyć daleka. Badania w tym kierunku są prowadzone, toczą się. Na dzień dzisiejszy w żadnym badaniu z losowym doborem chorych nie potwierdzono przeciwnowotworowego działania witaminy C. Każdy może sobie w żyłę wlewać co chce. Ale może lepiej nie. Ale może lepiej nie. Pani Sylwia pisze, mam 50 lat, w trakcie pierwszej chemii miałam miesiączkę, później to poprawiła, że tak powiem, wypowiedzi poniżej. Rak hormonozależny G3, KI 67, 50%. Czy dla mnie lepszy jest tamoksyfen czy IA? Jeśli IA, czy muszę brać zastrzyk na blokadę jajników i kiedy? Bez przerzutów do węzłów. Szukam tego po amam tu pani Sylwia, Sylwia. tak. Pierwszej chemii miałam Miesiączkę. miesiączkę. Aha, dobra. Rak hormonozależny G3, KI-67-50. No, ja powiem tak. Są tu na pewno czynniki ryzyka w postaci wysokiego stopnia złośliwości, dosyć wysokiego KI. Nie wiem, jaki był GUS i jakie były węzły chłonne, ponieważ status pachowych węzłów chłonnych jest nadal najsilniejszym czynnikiem rokowniczym. Nawet w dobie testów genowych i oceniania szeregu różnych markerów, stan węzłów chłonnych jest ważny. Gdyby były przerzuty, no to można uznać, że to jest chora wysokiego ryzyka nawrotu.
I wtedy wydaje się, że inhibitor aromatazy upfront, czyli włączony na początku hormonoterapii, jest leczeniem optymalnym. Pani doktor, ale... przepraszam, że przerwę, ale pani Sylwia dopisała 22 mm. Guz, a węzły? Tego nie napisała jeszcze, ale może coś pisze. Tak. I powiem tak, ja osobiście... Czyste węzły. Węzły czyste, no, czyli to jest bardzo dobra informacja dla pani Sylwii. Tak? Ja osobiście lubię bardzo tak zwany switch, czyli trochę tamoksyfenu, a trochę inhibitora. Dlaczego lubię takie rozwiązanie? Ponieważ w świetle obecnych wyników badań i zaleceń to jest najprostsza droga do wydłużonej hormonoterapii. Można ją stosować wówczas nawet 8 lat. Chora, która ma 50 lat, to jest kobieta młoda. Ona jest zagrożona nawet tak zwanym późnym nawrotem, czyli po 15 latach będzie wówczas ciągle młodą kobietą. Tak? I u takich chorych wydłużona hormonoterapia jest wartościowa. Jeśli zaczniemy od leczenia inhibitorem upfront, no to tak naprawdę dajemy go standardowo przez 5 lat i na tym to leczenie kończymy. Więc u tej pani... Można zacząć inhibitor od początku. Ona jest w okresie okołomenopauzalnym, więc ja bym wyblokowała jeszcze te jajniki, zwłaszcza że miesiączkowała w momencie rozpoznania choroby. I do inhibitora aromatazy bym ten Zoladex podała, bo proszę pamiętać, że inhibitory nie działają u kobiet przed menopauzą. Chodzi o taki mechanizm. One blokują powstawanie estrogenów w takim mechanizmie, który uruchamia się u kobiet dopiero po menopauzie, kiedy estrogeny przestają być produkowane w jajnikach, a zaczynają być produkowane, tak jak już wspominałam, w tkance mięśniowej i tłuszczowej, to wtedy produkcja odbywa się przy pomocy takiego enzymu aromatazy. I te inhibitory aromatazy blokują ten enzym, czyli musi być ta produkcja estrogenów taka pomenopauzalna w innych miejscach niż jajniki, żeby te leki miały punkt uchwytu. Dlatego tutaj trzeba byłoby ją wyblokować panią dodatkowo tym Zoladexem. Ale no można też zacząć od tamoksyfenu i po 2 latach przejść na inhibitor. Czy mając mutację CHK2, to jest pytanie pani Agnieszki, będąc przed menopauzą biologiczną, to czy wlew bisfonianów ma dużo więcej znaczenia, nie mając jeszcze przerzutów i czy ta mutacja zwiększa ryzyko przerzutów? Będąc przed menopauzą, czy... Nie, to ustalmy jedną rzecz, że nie mamy żadnych dowodów na skuteczność bifosfonianów u kobiet przed menopauzą. Nie ma znaczenia, czy jest mutacja, czy BRCA1, 2, czy CHK2, tak? Żeby to miało mieć wpływ na stosowanie bifosfonianów. My ocenialiśmy kohorty chorych przed menopauzą i medycyna wie, że korzyści w tej grupie nie odnotowano. Więc tutaj statusem mutacji bym się w żaden sposób nie kierowała. Czyli ja tutaj przeczytam, bo tu ktoś nawiązał, czyli lepiej jajniki usunąć niż reseligo, jak kobieta na pewno nie chce więcej dzieci. Ja takie rozmowy podejmuję, tak? Czy lepiej, to jest zawsze sprawa indywidualna, ale tak jak powiedziałam, jest to akceptowalna naukowo metoda hormonoterapii, tak? Czyli kastracja chirurgiczna. I czasem jak to są panie takie... nie wiem, 47, 8, jak one mówią, to ja będę 5 lat co miesiąc tutaj przychodzić na ten Zoladex? No my mówimy, no tak. No ona mówi, nie no w życiu, ja przecież pracuję. Tak? I czasami ta decyzja jest ze strony pacjentki przyjęta zupełnie spokojnie, ale wiecie Państwo, jak weszły leki, takie jak właśnie Zoladex czy Reseligo, no to nastała moda na tak zwaną odwracalną menopauzę, tak, która czasem, umówmy się, to słowo odwracalna jest naprawdę bardzo dyskusyjne w tym momencie. To się przestało mówić o usuwaniu jajników, bo się wydawało, że to nie jest takie trendy, że to nie jest takie etyczne, bo przecież po co tym kobietom usuwać jajniki, skoro można im dawać Zoladex. Ale no tak jak mówię, nie u wszystkich kobiet ta menopauza się dokonuje tak, jakbyśmy chcieli. Więc ja takie rozmowy z paniami, może nie takimi najbardziej młodymi, podejmuję. Mhm. A z różnym efektem bywają panie oburzone taką propozycją. Biorę to na klatę. Pani doktor, jeszcze a propos tego CHK2, tam było ostatnie pytanie, czy ta mutacja zwiększa ryzyko przerzutów?
Trudno powiedzieć, czy ona zwiększa ryzyko przerzutów. Na to nie ma jednoznacznych dowodów. Tak? My w tej chwili bardziej się skupiamy na mutacji PALB. Wiemy, że ta mutacja niesie za sobą pogorszenie rokowania. Okej, okay. A teraz pani Sylwia pyta, a jeżeli jesteśmy w trakcie menopauzy chemicznej, czy dzięki zastrzykom blokadzie, to wtedy też kwas dolendrowy? Można w przypadku menopauzy wyindukowanej. I mamy pytanie pani Wiolety. Brak mutacji BRCA1 i BRCA2. Na jaką mutację jeszcze wykonać badanie, jeśli w rodzinie są przypadki raka piersi? W badaniach surowicy krwi wysoki poziom miedzi 1664. Jak go obniżyć? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Trzeba iść do poradni genetycznej. No, można oczywiście PALP2, CZEK2 w ramach programu ministerialnego u chorych w rodzinach obciążonych ryzykiem. Tam jest panel genów, które są badane. Chciałabym też zapytać, czy po chemii, pani Agnieszka pyta, i radioterapii jest sens wykonać badanie PET, ale jeśli jest, ojej, ale jeśli jest się jeszcze w trakcie hormonoterapii. Pytam pod kątem sprawdzenia, czy nie ma gdzieś przerzutów, czy to się jakoś da sprawdzić, czy trzeba jednak przerwać na jakiś czas leczenie, żeby to sprawdzić. Nie ma rekomendacji, aby monitorować pacjentki po leczeniu, czy w trakcie radykalnego leczenia przy pomocy badania PET. Nie ma takiej rekomendacji, mimo że takie badania toczono, ponieważ to w żaden sposób nie poprawia losów tych pacjentek. Tak? Badanie PET jest badaniem o wysokiej czułości, ale często wraz za tą czułością nie nadąża swoistość badania. To znaczy ono może wychwytywać różne zmiany, które budzą wątpliwości, wymaga to dalszej diagnostyki. Oczywiście to jest tak, że my bynajmniej nie dlatego nie robimy tych badań, żeby na chorych oszczędzać, tylko że to nic nie wnosi. Tak? Ja rozumiem, że panie, które chciałyby zrobić badanie PET, one chciałyby zaznać spokoju. To jest podstawowa motywacja. Natomiast no, ja zawsze mówię, że PET nie jest sposobem na uzyskanie spokoju. Tak, na to są inne. Ja rozumiem, że ten lęk, tam siedzi robak z tyłu głowy i on tam cały czas drąży, tak? Ale ten lęk trzeba, w mojej opinii, próbować pokonywać, czy pracą z psychologiem, czy w jakichś grupach wsparcia, czy znowuż tą do znudzenia tą aktywnością fizyczną, tak? Wytyczaniem sobie nowych celów w życiu. Ponieważ tak naprawdę ten PET uspokaja nas za chwilę. Już za miesiąc zaczynamy kombinować, może bym sobie zrobiła scintygrafię, albo jeszcze może rezonans czegoś tam, prawda? To może powiem tak, na świecie przeprowadzono kilka badań, w których oceniano różne sposoby monitorowania chorych po radykalnym leczeniu. Od standardowej wizyty raz na 3 miesiące, oceny okolicy blizny, piersi, węzłów chłonnych i tak dalej, po bardzo intensywny monitoring obejmujący rezonans mózgu, scintygrafię kości, a nawet PET, przepraszam najmocniej, oddzwonię do ciebie za paręnaście minut, dzięki. W związku z tym różne takie schematy były oceniane. Regułą w tych badaniach było, to dotyczy zresztą nie tylko raka piersi, takie badania prowadzono także w raku płuca czy raku jelita grubego. Regułą w tych badaniach było, że u chorych, których monitorowaliśmy intensywnie, wykrywaliśmy pewne nawroty wcześniej, wtedy kiedy one nie dawały żadnych objawów. U tych, których monitorowaliśmy standardowo, rozpoznawaliśmy zwykle nawroty później, wtedy, kiedy coś się pojawiało. Jedni i drudzy mieli włączane leczenie w momencie nawrotu, czyli ci intensywniej monitorowani zazwyczaj trochę wcześniej, ci mniej intensywnie później. Ogólne przeżycie było takie samo. To wynika z faktu, że medycyna nadal nie potrafi skutecznie wyleczyć chorych z chorobą nawrotową, zaawansowaną. I wczesne włączenie leczenia w chorobie, która nie daje żadnych objawów, nie skutkuje wydłużeniem przeżycia. Ostatnie lata przynoszą pewną zmianę tej filozofii, bo te badania, o których mówię, one były publikowane w pierwszej dekadzie XX wieku i ustanowiły standard ograniczonego monitoringu.
Zwłaszcza, że ten intensywny monitoring wiąże się z gorszą jakością życia. Ci pacjenci żyli od badania do badania, tak? I tą jakość życia oceniano też. W tej chwili trochę próbuje się ponownie ten temat przerobić w nauce pod kątem różnych podtypów raka piersi. Że być może w tych podtypach agresywnych, potrójnie ujemnym, HER2 dodatnim, ten intensywniejszy monitoring miałby sens. Takie badania próbuje się prowadzić, ale na dzień dzisiejszy nie ma wyników, które zmieniałyby standard, a standardem jest umiarkowany monitoring oparty o ocenę kliniczną i robienie badań obrazowych wtedy, kiedy są objawy. A zatem obrazujemy standardowo pierś po leczeniu oszczędzającym i drugą pierś. Dlaczego to obrazujemy? Dlatego, że jeżeli wykryjemy drugie ognisko wczesnego raka w drugiej piersi, czy w tej piersi uprzednio leczonej, to potrafimy to skutecznie wyleczyć. I wtedy znalezienie tego centymetrowego guzka w drugiej piersi ma głęboki sens. Natomiast poszukiwanie aktywnie przerzutów w innych narządach, które nie dają objawów, nie przynosi chorym korzyści i nie wydłuża ich życia. I za każdym razem, kiedy próbuję to powiedzieć, za każdym razem spotyka się to z niezadowoleniem i refleksją pacjentów, nawet często z wyrażaniem tego niezadowolenia. Jednak konsekwentnie przytaczam tutaj aktualny stan wiedzy medycznej, która oczywiście może się zmienić i ewoluować. Może jeszcze przed emeryturą będę to odszczekiwać, ale staram się w przystępny sposób tłumaczyć, że onkolodzy nie mają problemu z tym, żeby zlecać badania. Tak naprawdę najbardziej są pochłonięci samą wizytą pacjentki, a nie tym, że wypiszą skierowania. To robi sekretarka. Tylko że to nie znajduje żadnego uzasadnienia i nie jest w żadnych zaleceniach zawarte. Ani amerykańskich, ani europejskich, ani polskich. Podobnie jak robienie markerów, które w przypadku raka piersi, biologicznych markerów surowiczych z krwi, które w przypadku raka piersi nie znajdują uzasadnienia. Pani doktor, godzina minęła nam po prostu błyskawicznie. Nam pozostaje bardzo, bardzo podziękować za wszystkie odpowiedzi i za chęć właśnie takiego jasnego wytłumaczenia. Myślę, że na wiele kwestii udało nam się spojrzeć z innej perspektywy i rzeczywiście to zrozumieć. My na pewno będziemy kontynuować tę serię, więc już w styczniu zaproponujemy na pewno kolejny webinar, tak żeby te wszystkie pytania, na które dziś nie udało nam się odpowiedzieć, żeby one znalazły swoje odpowiedzi. Bardzo serdecznie dziękujemy pani doktor za poświęcony czas, za pani właśnie takie zaangażowanie. Życzymy dobrych świąt, odpoczynku i mamy nadzieję do zobaczenia jeszcze. Ja też bardzo dziękuję. Ja też życzę paniom wszystkim, przede wszystkim zdrowia. Życzę siły do regularnej aktywności fizycznej, chęci. Nadchodzące święta, żeby były dla was okazją do bliskości, do przytulania, do wyciszenia się i nabrania dobrej energii na kolejny rok. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy, dziękujemy. Również w imieniu uczestniczek, które też tutaj piszą podziękowania. Także drodzy Państwo, my zostajemy. Pani doktor pewnie już ucieka do swoich obowiązków, chyba że ma Pani ochotę zostać z nami, to zapraszamy. Dziękuję, już pobiegnę, bo ten pasztety trzeba kręcić. A no, oczywiście. Dziękuję pani... bardzo, dobranoc. Tak, dobranoc. Tak, już ćwiczyłyśmy. Dobrze. Drodzy Państwo, jest 19:04, to ja myślę, że my zrobimy jakąś naprawdę bardzo symboliczną przerwę, żeby na chwilę rozprostować kości, które są zalecane. Magda, minuta wystarczy nam. Ja was też proszę bardzo serdecznie, żebyście wzięły ze sobą kartkę i długopis, ponieważ ta druga część będzie bardzo, bardzo praktyczna. Będziemy mówić o marzeniach, ale też będziemy robić konkretne plany, więc kartka i długopis, weźcie ją ze sobą i taka rzeczywiście, myślę, że w takim razie przerwa do, no to myślę, że w takim razie 19:06, tak, bo to już jakby dobra. Czas... To my na chwilkę znikamy, włączamy kamery, ale zaraz do was wracamy z powrotem, także do zobaczenia za momencik.
No dobrze, u mnie to już jest nawet 19:06, więc ja do Was wracam. Za chwilę wróci też Magda. Mam nadzieję, że udało Wam się rozprostować choć trochę Wasze kosteczki i skórę i głowę. W ogóle dziękuję Wam bardzo za tę aktywność w pierwszej części. To naprawdę było wspaniałe. My zazwyczaj mamy przygotowanych kilkanaście pytań do naszych gości, ale tym razem nam się w zasadzie wszystkie pytania były od Was i to jest naprawdę wspaniałe. Więc mam nadzieję, że w drugiej części też będziecie aktywni wszyscy. Zapraszamy Was do tego gorąco, bo ta druga część jest poświęcona planowaniu marzeń, ale też, żeby było jasne, w godzinę to się nie da zaplanować swoich marzeń, więc my raczej opowiemy, czy damy jakieś wskazówki, czy zachęcimy Was po prostu do tego, a natomiast już samo planowanie marzeń, na to trzeba znaleźć trochę czasu, fajne miejsce, obtoczyć się jakimiś przyjemnymi rzeczami i wtedy się można oddać marzeniom i planowaniu, jeśli oczywiście ma się na to ochotę. Ale Natomiast ja tutaj dodam słowo, żebyście zostali z nami do końca, bo nie da się w godzinę, natomiast w drugiej części będzie właśnie bardzo praktycznie i zrobimy już kroki ku temu, żeby, wiecie, zamarzyć i zaplanować, więc będzie też troszkę praktyki, dlatego potrzebujemy właśnie tę kartkę i długopis, przygotujcie sobie. dokładnie chciałam to powiedzieć. Ale no cóż, słuchajcie, także pierwszy temat był, znaczy pierwsza godzina była bardzo konkretna, bardzo merytoryczna, teraz też będzie bardzo konkretnie wbrew pozorom. My mamy to do siebie, że lubimy zapraszać Was do refleksji. Mamy nadzieję, że będziecie się dzielić swoimi myślami, swoimi refleksjami, bo to jest zawsze bardzo inspirujące dla wszystkich, dla nas też. Więc lecimy po prostu. I pierwsze, o czym chcę powiedzieć i do czego chcę Was zachęcić, do takiego zastanowienia się nad tym, czego ja potrzebuję. A czego pragnę, co potrzeba ma wspólnego z marzeniami czy z pragnieniami, i czy dla Was, dla każdego z Was, dla każdej z Was pragnienie równa się marzenie? To takie pytania otwarte i mam nadzieję, że teraz coś Wam przychodzi do głowy i że się z nami tym podzielicie. Magda, co Ty byś powiedziała? Magdę zawsze wyciągam do wszystkich tutaj aktywności. Pragnienie jest takim chyba dobrym sposobem na przywołanie marzeń, czyli takie właśnie pytanie się, czego chcę, to wbrew pozorom, słuchajcie, wcale nie jest takie proste. Mi się właśnie bardzo podoba, jak często właśnie mówi się o tym, że my bardzo dobrze wiemy, czego nie chcemy, ale jak ktoś nas tak zapyta konkretnie, to dobrze, ale to czego ty chcesz? Czego ty pragniesz? To trzeba się nad tym zastanowić, więc jak chcemy się skupić na marzeniach, czy o czym my marzymy, to właśnie droga do nich może wieść przez pragnienia. Coś takiego mi przychodzi. Ja mam z kolei taką refleksję, że marzenia to są takie nasze głęboko ukryte, często nieuświadomione i nierealizowane w życiu codziennym potrzeby, tak? Że my potrzebujemy bardzo wielu rzeczy, na przykład potrzebujemy beztroski, albo potrzebujemy radości, albo potrzebujemy zapomnienia, i to jest naprawdę głęboka, bardzo potrzeba nasza wewnętrzna, o której my często po prostu zapominamy, tak? W tej bieganinie, wiecie, i że dla mnie te marzenia to jest właśnie takie odszukanie swoich prawdziwych potrzeb. I jeszcze jedno, na co chcę zwrócić uwagę, że bardzo, bardzo to, co Magda powiedziałaś, też mi się bardzo jakby podoba i też jak absolutnie się z tym zgadzam, ale też pamiętajcie, że trzeba też odróżniać te swoje pragnienia od zachcianek, tak? Że właśnie pragnienia są często związane z potrzebami, z tym, co jest dla nas ważne, a zachcianki na ogół można sobie odpuścić, tak? To one są w ogóle nam niepotrzebne i warto rozumieć siebie, znać siebie na tyle, żeby właśnie potrafić rozróżnić, czego ja potrzebuję, czego ja pragnę, o czym marzę, a co jest tylko taką chwilową, w sumie niepotrzebną zupełnie mi zachcianką. Więc marzenia to jest coś, czego my potrzebujemy, po prostu, tak naprawdę. Magda, zgadzasz się ze mną, czy w ogóle nie?
Jak to opowiadasz, to przychodzi mi jeszcze to, o czym mówiła pani doktor w kontekście suplementów, ilości reklam i z tymi marzeniami, pragnieniami, zachciankami, o czym mówisz, jest jeszcze właśnie takie wyzwanie, żeby naprawdę skontaktować się z tym, czego tak naprawdę właśnie potrzebuję, co naprawdę jest dla mnie ważne, bo wszyscy naokoło mówią nam, co powinno być dla nas ważne i czego powinniśmy chcieć, i naprawdę warto poświęcić chwilę, żeby dać sobie prawo do własnych indywidualnych pragnień i marzeń, takich właśnie z serca, które wynikają z wartości, z tego, co dla nas jest ważne. Więc to będzie też takie zachęcenie do tego, żeby po prostu być ze sobą i pytać siebie, nawet jeżeli nie jest to takie jasne na początku, a dla wielu osób nie jest. Właśnie w ogóle super, że o tym mówisz, bo często nam się też zdarza realizować czyjeś marzenia, tak? Nie swoje, tylko naszych bliskich, nie wiem, tam partnera, dzieci, nie wiem, tam rodziców, ale nie własne. Więc to jest bardzo ważny aspekt tych marzeń. Słuchajcie. No i teraz takie pytanie, nie wiem, czy podchwytliwe, czy nie. Uważam, że istotne. Co dla każdej z was, każdego z was stanowi większą wartość, tak? Co bardziej sobie cenicie? Fakty, wydarzenia, tak? Rzeczywistość, no, czy to, co tam, no nie wiem, pojechanie na przykład gdzieś, czy emocje związane z tym wydarzeniem, że odczuwam radość, ekscytację, zachwyt? Zastanówcie się nad tym. Jakby każda odpowiedź jest dobra. Ja nie mówię, że jest coś, co jest, wiecie, coś gorszego, coś lepszego, ale jak wy to czujecie? Co jest dla was ważniejsze? To wy się zastanówcie, a ja przeczytam, co napisała Agnieszka. Rak mnie zatrzymał, brała udział w konkursach fotograficznych i mam wydrukowane dzięki temu pewne zdjęcia i w innym konkursie zostałam wyróżniona i nagrodą jest udział w pierwszym semestrze szkoły fotografii. Potrzebuję się realizować, a marzenie robić ciekawe zdjęcia zawodowo, które będą naprawdę dobre i robić coś w tym zakresie ciekawego. To jest pierwsze, co mi przychodzi na myśl, ale fakt jest to trudne, żeby sobie tak szybko odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. A Agnieszka, no dobra, wszystko jasne. Dobrze, bardzo dziękuję za to. No więc, Magdaleno, zapraszam cię do rozmyślań. Ja mam troszkę łatwiej, bo jakoś bliski jest mi ten temat i to, że też wiedziałyśmy, że będzie, i jakoś bardzo czuję to, że chodzi tak naprawdę o emocje, które my czujemy, kiedy myślimy o tych marzeniach, i to też jest bardzo coś, co nas do tej realizacji marzeń przybliża, ponieważ już teraz możemy w sobie właśnie przywołać tą radość, czy ciekawość, czy właśnie jakby wzbudzić w sobie poprzez same te jakby planowanie tych marzeń, czy realizację tych marzeń, pozytywne emocje, które już tu i teraz sprawią, że my będziemy czuć się lepiej. Ale też myślę sobie, że jak myślimy o czymś przyjemnym, no to przecież myślimy o czymś dlatego, że właśnie to było przyjemne, tak? Że czuliśmy się radośni, że był zachwyt, że coś miłego nas spotkało. Czyli nasza pamięć to jest tak naprawdę pamięcią naszych uczuć, emocji, a wydarzenia, które to spowodowały, oczywiście też są ważne, ale pamiętamy głównie to, jak się czuliśmy, tak? I w marzeniach bardzo Was zachęcam też do takiego myślenia, do takiego odkrywania w siebie, czyli właśnie jakich emocji ja potrzebuję, jakich emocji ja pragnę, o jakich emocjach ja marzę, tak? Czyli co może mi takie emocje zapewnić, żeby to było intencją w planowaniu własnych marzeń, tak? Jak ja się będę czuć, kiedy to coś się wydarzy, tak? Co mi to przyniesie? Jakie uczucia, jakie emocje? W ogóle radość jest uważana w badaniach psychologów za taką emocję, która jest bardzo nam potrzebna do tego, żeby po prostu czuć się dobrze, czuć się szczęśliwym i takim spełnionym człowiekiem. A często nam jej bardzo brakuje, więc ogromnie Was do tego zachęcam, a tymczasem tu się pojawiają wypowiedzi, więc sobie przeczytamy. Agnieszka, dobre emocje napędzają nas do działania i dzięki temu można przyciągnąć pozytywne zbiegi wydarzeń, często można dzięki temu zrealizować właśnie swoje marzenia. Dokładnie tak. Małgorzata, jestem pielęgniarką z 27-letnim stażem, kocham swoją pracę i chęć niesienia pomocy moim kochanym pacjentom. Jestem za emocjami związanymi z faktami. No, super, super. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo Wam dziękuję. Więc
Więc marzenia bez emocji, co to za marzenia w ogóle? Czy można nazwać to marzeniem? No i takie pytanie, które ta myśl się już tu pojawiła w wypowiedzi bodajże Agnieszki, tak? Kiedy jest dobry czas na marzenia? To nie będę cię pytać, Magda, tylko odpowiem sama i myślę, że każda z was też to wie, że każdy czas jest dobry na marzenia, a najlepszy jest teraz, dzisiaj już, tak? Żeby tego nie odkładać, tylko nawet wiecie, nawet jakiś mały krok do tego, żeby to się zrealizowało, spełniło, jest cudowny i warto to robić po prostu już, kiedy tylko wam się pojawia w głowie. A jaka jest moc marzeń? Jak myślicie? Co nam przychodzi do głowy? Co takie marzenia w ogóle nam dają? Czyli językiem biznesowym, jakie korzyści odnosimy z tego, że marzenia istnieją, że my mamy marzenia. Jeśli tylko czujemy, że chcemy coś zrobić, to róbmy to, bo czasu nie cofniemy. Tak jest. Moc marzeń. Ważniejsze chyba nie to, co mam, gdzie jestem, ale jak się czuję z tym, co mam tam, gdzie jestem. Dziękuję bardzo, Edyta. Co nam marzenia, słuchajcie, dają? Jaką moc? W czym nas wzmacniają? O, może tak. Co wam przychodzi do głowy? Dajcie znać, a ja tu od razu podpowiem. Mam odpowiedź, ale to nie jest pełna odpowiedź, można ją rozwinąć. Więc przede wszystkim, jeśli zdecydujemy się na realizację swoich marzeń, to otrzymujemy ogromną dawkę mocy sprawczej. Moc sprawcza jest jednym z trzech elementów poczucia szczęścia i zadowolenia z życia, tak? Że ja coś mogę. A pamiętajcie, że nic się nie dzieje samo, że jeśli nam się uda zrealizować swoje marzenie, to jest nasza zasługa. Owszem, mogą się zdarzyć pomocnicy czy szczęśliwe trafy, zbiegi okoliczności, ale to jest ciągle moja zasługa, bo ja w ogóle wymyśliłam to marzenie i szłam do przodu, żeby je zrealizować, tak? Dają nadzieję na lepszą przyszłość, napisała Wioletta. Tak, to jest wspaniała moc marzeń, tak? Czyli dają nadzieję na lepszą przyszłość, dają nam poczucie mocy sprawczej, wzmacniają również wiary w siebie, tak? Jak wszystko, co się nam uda w ogóle zrealizować, ale marzenia szczególnie, bo marzenia to jest na ogół coś, o czym się myśli, wiecie, tam długo, pragnie, tak? Potrzebuje i w końcu jest, udało się, tak? Nie udało się, tylko ja to zrobiłam, mi się udało. Więc rośnie też nasza wiara w siebie, ale też pojawia się poczucie satysfakcji, radość, ta, której tak bardzo potrzebujemy, właśnie różne zachwyty, często również refleksje, a nawet czasami, a może nawet dość często ważne zmiany przychodzą nam do głowy i wprowadzamy je w życie, więc wydaje mi się, że to są wielkie moce. Czy jeszcze jakaś moc ci, Magda, przychodzi do głowy? Marzenia nadają kierunek. Marzenia nadają nam kierunek i dają motywację, żebyśmy mogły iść w nowe, nieznane. Dają też taką ciekawość, że to nie jest już tak, że wszystko w życiu doświadczyłyśmy i wszystko wiemy, tylko właśnie tak naprawdę te marzenia pchają nas trochę w nieznane. Często też wiążą się na przykład z jakimiś lękami czy obawami, ale tak naprawdę dzięki marzeniom rozwijamy się i też dzięki marzeniom możemy poznać siebie, co tak naprawdę nam w duszy gra i doświadczać tego życia tak, jak chcemy. Tak jest. Agnieszka pisze, marzenia dają kopa do tego, żeby się po prostu chciało nawet wstać z łóżka, żeby codzienność miała więcej sensu do realizowania się każdego dnia. Każdą myśl można zrealizować, jeżeli tylko ja ją dobrze zaplanujemy. Tak jest. Marzenia to takie koło napędowe. Super. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Więc sami zobaczcie, jakaż to wspaniała moc marzeń. Ta, uważam, że ta fala cudownie to... Taka tu jest i lekkość, i siła, i wszystko, i piękno, wszystko jest w tym zawarte. No dobra, no to już wiemy tyle o marzeniach i widzę, że tutaj jest przekonanie, że warto marzyć, a to jest najważniejsze, ale jeszcze jest kilka spraw związanych z tym, z marzeniami i z planowanym, tak? Czyli czym jest... O, zawsze same jedynki, ciekawe. Czym jest dla mnie marzenie? Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że czy marzenie jest dla mnie czymś, co ja po prostu chcę zrealizować, czyli takim jakimś celem, tak? Celem z
Mówi się o marzeniach, że to jest cel z datą realizacji, tak? Czy ja tak czuję, czy ja tak myślę o marzeniach, czy po prostu marzenie jest takim czymś, takim właśnie chodzi mi tam po głowie i chodzi, i ja nic z tym nie robię, bo tak też może być. Przecież czemu nie, tak? Jakby to zależy, co, jakby czego bardziej pragniecie. W którym miejscu jesteście, nie wiem, na czym się chcecie zatrzymać, to są wasze wybory. Choć oczywiście akurat myślę, że my we dwie zachęcamy do realizacji swoich marzeń, bo to jest po prostu, bo to jest takie bardziej prawdziwe, to jest bardziej życie. Ale jeśli ktoś chce po prostu pływać w tych swoich marzeniach w głowie, no to tak jak mówię, to jest wasz wybór. Więc odpowiedzcie sobie na to pytanie, bo to jest bardzo indywidualna rzecz. Możecie się podzielić, ale możecie to też zachować dla siebie. Ale ważne, żebyście mieli świadomość, tak, tego, czym jest dla was marzenie. A może są marzenia takie i takie, takie, które warto zrealizować, i takie, które po prostu, o których się myśli. Bo no, na przykład, jakby to było, gdybym była prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie mogę nim być, bo nie jestem Amerykanką z urodzenia, tak? Więc wiecie, ale mogę sobie wyobrazić, jakby to było. Ale czy ja tego potrzebuję? Chyba nie. Więc czy to jest marzenie? Chyba nie. No, to taka szybka analiza. Więc jakby do tego zmierzam, tak? Jeśli macie świadomość, czym jest dla was marzenie, to super. Jeśli marzenie rzeczywiście jest celem z datą realizacji, to wspaniale, powiedziałabym, bo wtedy naprawdę się rozwijamy, tak jak powiedziała Magda, i naprawdę wiele wspaniałych rzeczy dzieje się w naszym życiu, często zaskakujących, ale ciągle wspaniałych, choć zdarzają się też rzeczy straszne. I stąd tutaj te ostatnie zdanie, czyli przyjrzyj się drodze bohatera. To jest podróż bohatera, to jest takie, to jest taka formuła, powiedziałabym, w głowie, może nie w głowie, to jest taka formuła myślowa, która pokazuje, jak, że podróż bohatera nie jest prosta i oświetlona słońcem. I to jakby to stwierdzenie zostało ukute dość dawno temu przez badacza kultur. I on się opierał na mitach, które my wszyscy znamy, mity, tak? Przeróżne mity. W każdym micie jest jakiś bohater i czeka go jakaś podróż. I potem też na przykład w każdej powieści, w każdym filmie, jak weźmiecie sobie, pomyślicie o jakimś bohaterze waszym ulubionym, to każdy bohater jest w jakiejś podróży, tak? Gdzieś idzie, dokądś zmierza, coś chce osiągnąć. I zanim to coś osiągnie, ten swój cel, albo zrealizuje to swoje marzenie, to czeka go bardzo wiele przeszkód, zakrętasów, zawiłości, gór, dolin, ale też się pojawiają sprzymierzeńcy. Mówię o tym dlatego, że realizacja marzeń może być po prostu trudna czasami, może mieć wiele przeszkód, może mogą wam kłaść ludzie kłody pod nogi, albo mówić, po co ci to, tak? Przecież tak jest dobrze, jak jest, tak? Weź tu nie wymyślaj. Tak też może być i tak często bywa. Ale bohater się nie zraża, a każdy z nas jest bohaterem swojego życia. I do tego zmierzam, że jak wybieram swoją podróż, to ja w nią po prostu idę, i decyduję się na wszystko, co mi się tam przytrafia, i mam na to w zanadrzu jakieś oczywiście sposoby, a przynajmniej mam świadomość, że mogą być przeszkody, że mogą być wrogowie, ale mogą być też przyjaciele i dobre wróżki. I ja sobie ze wszystkim poradzę, ponieważ konsekwentnie idę do tego swojego celu. I też jestem elastyczna, to znaczy jak ta droga jest, nie wiem, zagrodzona i nie ma przejścia, to poszukam innej drogi po prostu, tak? Albo jak muszę się gdzieś zatrzymać na rok, no bo tak, nie wiem, bo tak się złożyło, no to trudno, to się zatrzymam, a po roku znowu idę dalej, tak? Na tym polega ta myśl, ta koncepcja podróży bohatera i bardzo was zachęcam, żeby tak o sobie myśleć, tak? Że jestem bohaterem i każda realizacja marzeń jest moją podróżą. Agnieszka tutaj napisała w międzyczasie, że marzenie jest dobrą myślą, która mnie określa i powoduje, że bujanie w obłokach sprowadza do działania
na ziemi. I najpierw jest myśl, potem plan, jak to zrealizować i zaczynamy swoją podróż do jego realizacji i nigdy nie wiadomo, kogo można spotkać w drodze ku jego spełnieniu, ale warto, bo najważniejsze są pozytywne wibracje, które się wtedy tworzą. Bez względu na finał warto spróbować, żeby potem nie żałować. Tak jest. Ta elastyczność odnosi się też do finału, dlatego że czasami finał się może okazać zupełnie inny niż zakładaliśmy, ale równie, a może nawet bardziej satysfakcjonujący. To jest ta nasza otwartość, ta nasza odwaga w podejmowaniu tej całej podróży i tych wyzwań. Magda, coś na pewno chcesz dopowiedzieć. Czuję, że chcesz. Bardzo mi się podoba ten wątek właśnie jako drogi bohaterki, bo wychodzi z tego, że tak naprawdę w marzeniach chodzi o nas dziewczyny, żebyśmy po prostu w pełni poznały siebie, swoje mocne strony, ale też słabe, czyli tak naprawdę tu chodzi o to, żebyśmy były takie właśnie w pełni sobą i w pełni swojej mocy i też właśnie takie urealnienie tych marzeń właśnie, że to, że na przykład ja się zdecyduję realizować swoje marzenia, to wcale nie znaczy, że teraz już wszystko będzie szło doskonale, bo ja podjęłam ten pierwszy krok, tylko że właśnie będą te różne momenty, ale jest ten kierunek, jest ta motywacja i ten większy obraz sprawia, że no idziemy do przodu i dzięki temu właśnie dzieje się ta magia. Jesteśmy przed świętami, więc jest dobry czas na mówienie o magii. Tak jest. No i teraz, jeśli chodzi o praktykę, ja nie wiem, czy miałyście okazję planować swoje marzenia, tak? Ale tak naprawdę planować, czyli zapisać, narysować, nie wiem, co tam stworzyć. Są na to różne metody. Ja nie mówię wam, która jest najlepsza, bo to trzeba wybrać jakby do tego, jakie się ma preferencje, co się lubi robić. Ja wam tutaj pokażę trzy przykłady, jak można sobie planować te marzenia, ale można jeszcze inaczej, tak? Jedna to jest mapa myśli, tu gdzie jest, czyli w środku na przykład piszemy to swoje marzenie, albo piszemy 2023 i te wszystkie odnogi, to jest wszystko, co nam przychodzi do głowy, jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć, co ja chcę zrobić po drodze, jakie kolejne kroki zrobić, a co jest na końcu, jakie emocje tutaj poczuję. Jednym słowem, wszystko. Drugi sposób to jest to zdjęcie ze stołem, czyli po prostu robimy sobie taką wycinaną, naklejaną mapę marzeń, czyli też tu wklejamy obrazy, które do nas przemawiają, słowa, frazy, zdania, które do nas przemawiają. Czujemy, że to jest po prostu moje bardzo, że ja tego pragnę i po prostu to jest taka moja manifestacja tych marzeń. Trzeci sposób to jest sposób z feng shui, to jest podział na takie 9 obszarów feng shui. Jeśli ktoś się z was tym interesuje, to może być to dla was ciekawe. I tu z kolei jest każdy kwadrat odpowiada jakiemuś obszarowi z naszego życia, czyli na przykład rozwój, dzieci, wiecie, kariera, przyjaźnie, miłość i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów znajdziecie w internecie masę. Są też przeróżne kursy, na których się po prostu robi na przykład mapę marzeń. Najczęściej robi się właśnie za pomocą takich wycinków, ale można to też zrobić samemu. Ja osobiście praktykuję to od lat, w styczniu, na początku roku. Znajduję taki dzień, a ten dzień, początek stycznia jest na ogół dobry, taki trochę cichszy. I sobie właśnie wtedy wyciągam jakiś kolorowy karton i trochę naklejam, trochę piszę. W ogóle po prostu tak, wiecie, wszystko sobie przychodzi do głowy, przerzucam ten papier, potem chowam to na szafę i zaglądam za rok i okazuje się, że kurczę, tyle rzeczy jakby się spełniło, zrealizowało. Znaczy się nie, tylko ja to miałam w głowie, więc jakby szłam w tym kierunku, żeby to zrealizować, tak? I to jest w ogóle super, bardzo miłe uczucie. Nie wszystko, ale okej, to też jest okej. To znaczy, że jeszcze coś tam mam do zrobienia albo myślę nad tym bardziej intensywnie. Więc, ale możecie to też sobie zapisać po prostu w zeszycie, na kartce, jak chcecie, na małych fiszkach. Nie wiem, Magda, czy ty masz jakiś swój sposób na to? Zrobimy wspólnie. Zrobimy wspólnie dzisiaj, dobra. To jeszcze, że tak powiem, takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi, co z tymi jedynkami, to na pewno jest jakiś znak, wszystko jest jedynką. A gdzie widzisz jedynki? Ja widzę na prezentacji, wszystkie punkty mają numer jeden. To jest na pewno to bardzo... Chciałam, żeby po kolei, ale nie, myślę, że to jest tak. Najlepsze jest to, że to jest tylko u ciebie, bo ja widzę normalnie slajdy. A
to bardzo ciekawa, przecież mamy wgraną tą samą prezentację. No, interesujące. Dobra, to ja widzę same jedynki, ale to dobrze. Więc słuchajcie, generalnie to są takie zasady, możecie tutaj sobie dopisać jeszcze swoje zasady i to, co wam przychodzi do głowy, Magda też może dopowiedzieć, ale nie odkładamy niczego. A było w prezentacji, to w prezentacji, już prawie tak? Nie odkładamy niczego na później. No to tu też widzę jedynki. To dobrze, jedynka, dzień pierwszy, teraz, tu i teraz, to takie skojarzenia ja mam i ważność, że najważniejsze, nie odkładamy niczego na później. Jeśli możemy zrobić coś od razu w kwestii realizacji własnych marzeń, zróbmy to, a przynajmniej choć trochę zróbmy, tak? Fajnie, jakbyśmy codziennie robili coś, co przybliża nas do realizacji naszych marzeń. Tak jak mówię, to nie musi być nic wielkiego, ale jeśli w ogóle coś robimy, to mamy z tego satysfakcję i takie poczucie, że o kurczę, robię coś, przybliżam się do tego mojego marzenia, tak? Wierzymy w siebie i swoją moc sprawczą, bo przecież już tyle w życiu nam się udało zrobić, samemu zrobić, tak? Zdecydować o czymś, popchnąć coś do przodu. Tyle już osiągnęliśmy, każdy z nas, więc mamy prawo wierzyć w siebie i swoją moc sprawczą, tak? Więc pielęgnujcie to w sobie koniecznie. Rozglądajcie się za sojusznikami swoich marzeń. Nie za krytykantami, tylko za sojusznikami. Warto ich mieć, warto, żeby nas wspierali w tym albo po prostu pomagali, jeśli tylko mogą. Jeśli się pojawia przeszkoda, no to trudno, pojawia się. To po prostu ona jest do ominięcia albo do przejścia. Ale na pewno to nie jest powód do rezygnacji. Nigdy, pamiętajcie. O elastyczności już mówiłam, więc tylko podkreślam, że jesteśmy elastyczni zawsze i sprawdzamy, czy mój plan się przypadkiem nie zmienił, czy w mojej głowie się nie zmieniło, czy moja potrzeba się nie zmieniła, bo nie idziemy ślepo za tym, co na początku, tylko idziemy za sobą, za swoimi potrzebami zawsze. Chwytamy każdą okazję, czasami się one pojawiają zupełnie znienacka, więc chwytamy je i pielęgnujemy wdzięczność za to, że mamy marzenia, za to, że robimy coś, żeby te marzenia realizować, za ludzi, którzy nam w tym pomagają, za wszystko, co tam wokół nas jest i w nas jest. Magdaleno. To teraz korzystając z tego, że mamy taką chwilkę, że wy tutaj jesteście i też trochę właśnie w takim odniesieniu do tego, że marzenia to są właśnie emocje, to jest kontakt ze sobą, to zaproszę was do takiej wspólnej praktyki, do po prostu ćwiczenia, w którym będziemy miały troszkę czasu na to, żeby zobaczyć, co tam w środku, ale bardzo mnie też ciekawi, żeby was zapytać, czy wy marzycie w ogóle teraz, czy macie marzenia, czy marzenia wam towarzyszą, czy właśnie potrzebujecie sobie może przypomnieć moc tych marzeń i jaką one mają energię. I mówię tu już o takich marzeniach, o których mówimy, czyli takich marzeniach, wiecie, do których jest plan, które są związane z działaniem, czy marzycie. Ela, marzysz? No, pewnie, że marzę. Nawet się zastanawiałam nad tym przed naszym spotkaniem, tak? O czym ja ostatnio marzyłam? No moje marzenia ostatnio są niezwykle prozaiczne, ale rzeczywiście wynikają głęboko z moich potrzeb, tak? Pamiętam, że miałyśmy niedawno takie duże wydarzenie i pod koniec wydarzenia przyszłam do dziewczyn i szepnęłam im: Jezu, dziewczyny, wiecie, o czym marzę? O tym, żeby zdjąć stanik. I to było bardzo prozaiczne, ale naprawdę to wtedy było moje marzenie, a w tej chwili moim największym marzeniem jest to, żeby dać sobie wyciszenie, spokój i taki, wiecie, taki naprawdę chillout totalny i wiem, że między świętami a Nowym Rokiem taki czas będę miała i już się na to cieszę, tak, radość się już we mnie pojawia na tę myśl. A ty? U mnie też właśnie. Dzisiejszy dzień był właśnie też taki pod kątem marzeń. Myślę, że też super, że mamy taki czas, właśnie końcówkę roku. Jest takim naturalnym czasem na podsumowania, a jesteśmy też przed Nowym Rokiem i mamy właśnie ten zwyczaj tych noworocznych postanowień, które właśnie często działają odwrotnie albo wywierają później na nas jakąś presję, a marzenia są taką właśnie fajną energią związaną z tymi emocjami, które mogą rzeczywiście nas mobilizować, więc niezależnie od tego, czy marzycie, czy nie marzycie, to będziemy zaraz marzyć, więc zapraszam Cię w tym momencie do tego, żeby usiąść wygodnie, więc to będzie teraz taki moment dla Ciebie, więc zamknij oczy,
Będzie jeszcze chwilka na to, żeby później podzielić się, pisać, ale teraz to już jest taki moment, żeby się troszkę właśnie przekierować do środka, czyli właśnie sam fakt, że zamykasz oczy, sprawia, że jesteś bardziej połączona ze sobą, z tym, co czujesz, więc przekieruj uwagę na swoje ciało, zobacz, jak w ogóle się teraz twoje ciało ma, czy jest ci wygodnie, zadbaj o to, żeby oprzeć swoje plecy, żeby móc siedzieć w taki naturalnie wyprostowany sposób. Możesz sobie wyobrazić, że na czubku twojej głowy jest taka niteczka, która wyciąga twoją głowę tak naturalnie ku górze i dzięki temu twoje plecy są wyprostowane, twoja klatka piersiowa otwarta, wyrażająca właśnie taką twoją gotowość, lub usiądź w jakikolwiek inny sposób, który sprawi, że właśnie będzie ci dobrze, wygodnie. Możesz postawić swoje stopy płasko na podłodze, poczuć swoje stopy na ziemi, albo możesz usiąść po turecku, albo podwinąć swoje nogi. Przejdź na takie właśnie wsłuchiwanie się w to, co mówi do ciebie twoje ciało, co będzie na ten moment dla ciebie najbardziej wygodne. I przekieruj swoją uwagę na swój oddech i zacznij obserwować tę prostą rzecz, że twoje ciało cały czas oddycha samo. I możesz teraz podłączyć się pod falę twojego oddechu, poczuć to miejsce fizycznie w twoim ciele, gdzie czujesz oddech najwyraźniej. Może twoją klatkę piersiową, może twój brzuch. I przez chwilkę pozwól, żeby twój umysł uspokoił się, kiedy przygląda się twojemu oddechowi. Jak pojawia się wdech, z wdechem nowa, świeża energia. I kiedy pojawia się wydech i twoje ciało rozluźnia się. I razem z tym wdechem i wydechem pozwól zostawić za sobą wszystko to, co było, wszystkie myśli, wszystkie sprawy i wylądować dokładnie w tym momencie, kiedy bierzesz wdech i wydech. I możesz wyobrazić sobie teraz, że zaczyna padać na ciebie taki ciepły, miękki, złoty deszcz. Wyobraź sobie taki złoty deszcz, jego delikatne kropelki, które zaczynają padać na ciebie, taki złoty letni deszcz. I że ten deszcz ma taką właściwość, że zmywa z ciebie wszystkie smutki, wszystkie zmartwienia, wszystko, czego już nie potrzebujesz. I poczuj, jak ten deszcz obmywa cię, oczyszcza bardzo delikatnie, spływa po całym twoim ciele, od głowy aż do twoich stóp. I tym samym oczyszcza cię ze wszystkiego, co jest już ci niepotrzebne. I poczuj, jak jesteś odświeżona, oczyszczona, jak robi ci się lżej i możesz na chwilę skupić swoją uwagę na dolnej części swojego ciała, na swoich pośladkach, na swojej miednicy. Poczuć swój brzuch. Poczuć, jak twój brzuch porusza się razem z twym oddechem i przepłynąć uwagą w dół przez twoje nogi aż do stóp. I możesz zacząć wyobrażać sobie teraz, jak zaczynasz przez swoje stopy wypuszczać mocne, zdrowe, złote korzenie. I zacznij wyobrażać sobie te korzenie, jak one zaczynają sięgać hen, głęboko w ziemię. Zaczynają rozrastać się, przenikać różne warstwy ziemi.
dając ci większe poczucie ugruntowania, oparcia, dostęp do nowych sił. I możesz wyobrazić sobie, że te korzenie sięgają aż do samego jądra ziemi, aż do takiego ciepłego, pulsującego, żywego jądra, ciepłego ziemi. I te korzenie twoje otaczają to jądro, łączą się z nim. Czujesz energię, która pulsuje w samym centrum ziemi. I możesz teraz w samym tym centrum ziemi zobaczyć siebie, taką wersję ciebie, która jest w wspaniałym stanie i kondycji, szczęśliwą, zadowoloną, radosną, uśmiechniętą. Zobacz siebie tam, spokojną, w harmonii. I zobacz, jak ta ty tam z wnętrza ziemi uśmiecha się do ciebie tutaj, jak przesyła całą miłość, wsparcie, wszystko, czego potrzebujesz w tym momencie, ukojenie, dobre myśli, dobre wibracje, po prostu uśmiecha się do ciebie. I poczuj, jak przez swoje korzenie, które oplatają to jądro, oddychając, pozwala, żeby ta dobra energia dotarła przez twoje korzenie do twoich stóp, a potem do twojego ciała, aż do twojego serca. Możesz oddychać przez usta, tak jakbyś wciągała w siebie, zasysała tą dobrą energię, tę wibrację. I cały czas oczami swojej wyobraźni zobacz właśnie tę wersję ciebie, radosną, spokojną, uśmiechniętą, która jest tam dla ciebie, która cię wspiera. I poczuj tą miłość, to wsparcie, to ciepło, ten uśmiech, jak dociera to do twojego serca, rozmiękcza twoje serce. Tak jakbyś rozniecała ogień. I z każdym takim wdechem przez usta możesz poczuć, jak w twoim sercu jest takie palenisko, jak ognisko. I z każdym tym wdechem ten ogień, to ciepło, takie ciepło, miękkość robi się coraz bardziej wyraźne. I z każdym takim wdechem ty też coraz bardziej rozmiękczasz się i rozluźniasz. I teraz możesz wyobrazić sobie jeszcze, że z twojego serca zaczyna w górę iść taka złota nitka przez czubek twojej głowy i ona zaczyna sięgać hen do gwiazd, aż znajduje gdzieś tam słońce. I ta nitka złota jak lasso oplata się o słońce i łączy cię z wspaniałą energią słońca. I poczuj tą energię, tą siłę, tą moc. I możesz teraz zacząć oddychać przez nos i poczuć, jak właśnie przez tą złotą nitkę wprost do swojego serca możesz właśnie czerpać światło słońca, energię, wszystkie pozytywne emocje, które pojawiają się w tobie, kiedy czujesz, że jesteś tak bezpośrednio połączona ze słońcem. I ponownie poczuj, jak z każdym takim wdechem to ognisko, ten ogień w twoim sercu robi się coraz mocniejsze. Z każdym wdechem czujesz, jak ten ogień rozpala się, tak jakbyś rozniecała ogień. Możesz zobaczyć płomień tego ogniska, możesz zobaczyć, że jest on taki właśnie stabilny. Z każdym wdechem czujesz go coraz bardziej i możesz poczuć teraz, jak ten ogień w twoim sercu zmienia się w taki ogień, który jest w kominku, a twoje serce, wnętrze twojego serca robi się jak taki przyjemny pokój z przyjemnymi zasłonami. Możesz go sobie wyobrazić tak, jak teraz potrzebujesz. Zobacz pokój, który jest ciepły, w nim pali się w kominku ogień, ten ogień, który roznieciłaś w swoim sercu.
Ten pokój jest ciepły, są w nim miękkie materiały. Widzisz tam przyjemny fotel i na tym fotelu zobacz siebie. Jak siedzisz w tym przyjemnym pokoju, w samym centrum twojego serca, rozluźniona, w kominku pali się ogień. I teraz weź głęboki wdech i przed swoimi oczami zobacz obraz swojego pragnienia. Zobacz obraz tego, czego pragniesz dla siebie, czego chcesz. Zobacz to, o czym marzysz, tak jakbyś oglądała scenę w filmie. Zobacz to jako obraz. Zobacz siebie tam. Zobacz, jak wyglądasz. Zobacz, jak jesteś ubrana. Zobacz, co robisz. Poczuj, jak się czujesz. Poczuj to wszystkimi zmysłami. Poczuj, jaka jest tam temperatura. Poczuj, co czujesz na swojej skórze. Zobacz wyraźnie, co robisz. Oglądaj to jak film albo jak zdjęcie. Poczuj wszystkie emocje, które ci towarzyszą. Zobacz, jak to jest, kiedy to, o czym marzysz, czego pragniesz, już jest spełnione. Zobacz, jak to wygląda. Zobacz taki gotowy obraz siebie, kiedy to już jest. I zobacz, jak się czujesz. Jaki obraz widzisz? Obejrzyj wszystko bardzo dokładnie. Wyobraź sobie, że oglądasz to na wielkim ekranie, jak w kinie. Wyświetla się przed tobą obraz, a ty oglądasz siebie, kiedy twoje marzenie już jest spełnione, albo to, czym pragniesz, czego dla siebie chcesz. I oddychaj spokojnie, oglądając, też obserwując wszystkie emocje, które się pojawiają. Cały czas oddychasz i przywołujesz ten obraz jak fragment filmu albo jak zdjęcie, kiedy widzisz siebie już tam, kiedy to wszystko, czego pragniesz, jest spełnione. Zapamiętaj wszystkie szczegóły, tak żebyś mogła przywołać ten obraz, kiedy będziesz tego potrzebować w przyszłości. Weź głęboki wdech do swojego serca i poczuj emocje, które towarzyszą ci już teraz, jak czujesz się teraz, kiedy zobaczyłaś ten obraz, kiedy przywołałaś go. To, czego pragniesz, zobacz, jakie emocje towarzyszą ci teraz. Co czujesz, w którym miejscu swojego ciała to czujesz. I weź jeszcze kilka głębokich wdechów, tak żeby twoje ciało zapamiętało to doświadczenie, zapamiętało te emocje, to, jak czułaś się, kiedy twoje marzenie, twoje pragnienie jest już zrealizowane. Żeby właśnie te emocje były dla ciebie drogowskazem, że tego właśnie dla siebie chcesz. Więc przez chwilkę poddychaj. Zobacz, jak czujesz się w tym momencie. Jak czujesz się po obejrzeniu tego obrazu. I teraz zapraszam cię do tego, żeby delikatnie otworzyć oczy i wziąć kartkę, którą przygotowałaś dla siebie. Mam nadzieję, że ją masz, weź ją. I teraz przez 2 minutki chcę cię zaprosić do tego, żebyś spisała ten obraz lub to, co przyszło do ciebie, takimi krótkimi zdaniami.
twierdzącymi w czasie teraźniejszym, czyli robię to, wyglądam tak, czuję to. Opisz ten obraz, żeby teraz jeszcze poprzez słowo wzmocnić to, aby to zapamiętać, co do ciebie przyszło. Więc teraz taka chwilka dla każdej z was, żeby spisać ten obraz, który się pojawił. Jeśli pojawiają się jakieś emocje, to pamiętajcie, że zawsze jest oddech, głęboki wdech i wydech, bez nadmiernego zastanawiania się, zdanie po zdaniu, jak to wyglądało, jaki to był obraz, co zobaczyłyście. Będziecie mogły sobie dopisać też po zakończeniu naszego spotkania. I teraz jeszcze takie zaproszenie, żeby na chwilę zamknąć oczy, więc zamknij jeszcze raz oczy. Jeszcze raz przywołaj ten obraz. Zobacz go, poćwicz sobie, jak to jest, kiedy przywołujesz. Zobacz jeszcze raz te emocje, poczuj, zobacz, jak to wygląda, zobacz siebie. Weź głęboki wdech, wydech. Jakbyś chciała nasycić się już teraz, jakie to jest przyjemne, jakie to jest smaczne, jaki przyjemny jest ten obraz. Poddychaj sobie tym chwilę. Zobacz, jak możesz się tym obrazem nasycić, nakarmić. Jakie emocje to w tobie przywołuje. I teraz ponownie otwórz oczy. I chciałabym Cię zaprosić do tego, żebyś spisała myśli, które pojawiły się w Tobie, które są niewspierające albo blokujące. Wszystkie myśli, które mówiły na przykład o tym, że jest to niemożliwe, albo wskazywały różne powody, trudności, wszelkie ale, wszelkie blokady. Teraz minutka na spisanie myśli, które się pojawiły, które być może bierzecie za prawdę, za fakty, natomiast to mogą być tylko wasze przekonania, które oddzielają was od waszych marzeń, więc warto je poznać. Zobacz, jakie emocje, jakie myśli w związku z tymi zdaniami się pojawiają. I tak zupełnie na szybko możesz z tym popracować też później. Zobacz, czy możesz te myśli, te zdania przeformatować na bardziej pozytywne, na wspierające. Czyli na przykład, jeżeli pojawia się myśl, nie mam na to pieniędzy, to na przykład mogę na to odłożyć pieniądze albo mogę zarobić. Zobacz tak na szybko, jak możesz złagodzić nawet słownie te myśli, które się pojawiły. To jest pierwsze, co możesz z tymi przekonaniami zrobić. I teraz możesz wybrać jedno, takie, które w tym momencie czujesz, że jest najbardziej blokujące, które stanowi taką największą dla ciebie przeszkodę. I na podstawie tego przekonania, tej myśli, zrób plan pierwszych kroków, pierwszych działań,
które Cię przybliżą do Twojego marzenia. Czyli co możesz zrobić, żeby przygotować się lepiej? Kogo możesz poprosić o pomoc? Czego możesz się nauczyć? O co możesz poprosić? Co możesz zrobić w najbliższym czasie, żeby ta myśl miała nad tobą mniejszą moc? Ponieważ może być tak, że to, co odgradza ci od twoich marzeń, to twoje własne myśli. Niech w ten sposób powstaje bardzo prosty plan na najbliższy czas. Możesz z tym pracować w ten sposób, żeby dawać sobie czas regularnie, na przykład na początek, raz na tydzień, albo może będziesz chciała przywoływać ten obraz do siebie częściej, ale właśnie na podstawie tych myśli blokujących sprawdzaj swój plan działania, żeby móc iść do przodu, żeby realnie brać pod uwagę wszystkie własne blokady, które mogą pojawić się na drodze. Jeżeli będziesz na przykład obserwować nowe tego typu myśli, to je po prostu sobie zapisuj i przekształcaj. Natomiast plan działania możesz przygotowywać na podstawie właśnie tego, w jaki sposób możesz rozpracowywać te właśnie blokujące przekonania. To, co zrobiłyśmy teraz, jest takim, powiedzmy, przewodnikiem w kilku krokach, więc możesz sobie do tego obrazu wracać tak, jak często potrzebujesz i spisywać później te myśli i niewspierające przekonania. Więcej na temat przekonań mówi Ela, wideo, które jest o myślach, które możecie znaleźć na naszej stronie ruchspołeczny.org.pl w zakładce zdrowiej. To tyle w kontekście takich praktykaliów, ale mam nadzieję, że troszkę tego posmakowałyście na własnej skórze. To, co zrobiłyśmy wspólnie, jest jeszcze jedną z metod, która polega na właśnie wizualizacji, czyli właśnie na tym, żeby przywoływać w sobie obraz tego, czego pragniemy, kiedy to już jest, bo to pozwala nam przywołać właśnie te emocje, o których rozmawiałyśmy. Więc jestem bardzo ciekawa, jeżeli na przykład macie ochotę podzielić się swoimi wrażeniami i tym, co się u Was pojawiło, jakie marzenia się u Was pojawiły. Sylwia wcześniej napisała, że ma nadzieję, że od dzisiaj zacznie marzyć, więc tak naprawdę myślę, że wspólnie zasiałyśmy już co nieco. Ela, czy ty chciałabyś na początek podzielić się, co do ciebie przyszło? Z tego Oczywiście wspólnego mogę marzenia. się podzielić, chociaż miałam, że tak powiem, trochę usterek w mojej wizualizacji, bo myślałam jednak o różnych rzeczach, które mam jeszcze do zrobienia. Nie potrafiłam się tak całkiem skupić na tym, co robiłyśmy. Ale tak, przyszedł mi do głowy jakiś taki obraz bardzo, bardzo pastelowy, i ja tam taka totalnie uspokojona, wyciszona, w bardzo pastelowych kolorach, i słońce, i ciepło, i w ogóle, i tak trochę latałam, trochę taka w stanie ważkości. Bardzo to było dziwne, jeśli chodzi o, że tak powiem, te myśli i blokady, to że, ale ja wiotka? Jeszcze młoda? No, ale potem sobie pomyślałam, no ale przecież jestem wewnętrznie wiotka i młoda, poza tym potrafię być wiotka, a nawet szczupła, jeśli tylko się za to zabiorę, więc jakby no, taki kierunek myśli. Można sporządzić na tej podstawie plan wiotkości. Tak jest. Pojawiła się pełnia szczęścia i wielki uśmiech na twarzy, spełnienie, że udało się. Biegałam z rodziną w letni dzień po plaży, słyszałam śmiech dzieci, widziałam radość na naszych twarzach.
Naprawdę warto przywoływać w sobie ten obraz, jak najczęściej się da, bo to może być właśnie ten kop, o którym wcześniej była mowa i ta dobra motywacja, że to jest ten kierunek, do którego zmierzamy. Warto robić też plany, ponieważ jak mówiła Ela, nic się samo nie robi, więc tak naprawdę to jest kierunek, a nasze działania krok po kroku, więc krok po kroku, małymi krokami i na etapy. I tu pojawiło się też właśnie to, że się boję marzyć, więc można marzyć na takie odcinki, jak się nie boimy, czyli na najbliższy miesiąc albo na najbliższe pół roku. Wszystko, co pozwala się nam z tym oswoić, ale właśnie marzenie jest ogromnym dostępem do energii, takiej dobrej energii, więc możemy z tego czerpać. Jako ludzie mamy też taką zdolność właśnie do wyobrażania sobie, mamy właśnie wyobraźnię i to jest bardzo takim właśnie dużym napędem dla nas. A tak naprawdę ten czas przedświąteczny, słuchajcie, jest bardzo taki bogaty wydarzenie, bo mamy dla Was jeszcze jedno spotkanie, które będzie w środę. O 18:00 naszym gościem będzie seksuolog i w ogóle porozmawiamy bardzo właśnie o jakości życia, o tym, jak ważna jest ta sfera i będzie okazja do zadania pytań, na które często nie ma gdzie zadać ani uzyskać odpowiedzi. Pani seksuolog też mówiła właśnie, że bardzo się cieszy na to spotkanie, bo to jest tak bardzo ważny i potrzebny temat, więc mam nadzieję, że Was to też zaciekawi, jak powiedziała Pani dzisiejsza doktor, jakość życia przede wszystkim, więc będzie pierwsza część pani seksuolog, a druga będzie właśnie taka o wzmacnianiu kobiecości, o tym, jak możemy właśnie same zasilać się poprzez kontakt z naszą kobiecością, że to też jest właśnie źródłem super energii i możemy właśnie z tego czerpać. I przy okazji chcemy też powiedzieć Wam, że mamy stronę internetową centrumkryzysowe.org.pl, która jest dla właśnie kobiet, które ich bliskich, które są w trakcie leczenia raka piersi. Tam jest bardzo dużo takich merytorycznych informacji poukładanych, bardzo taki prosty sposób, więc jeżeli macie jakieś takie pytania, które Was nurtują, to Was zapraszamy na tę stronę i tam też jest sporo właśnie też informacji dotyczących wsparcia psychologicznego czy socjalnego, więc zerknijcie na tą stronę, bo bardzo nam zależało na tym, żeby ona także była właśnie dla Was źródłem wsparcia. Wszystkie spotkania są nagrywane, są też od razu tak naprawdę już po zakończeniu spotkania dostępne na naszym Facebooku, bo tam były też od razu transmitowane. Super atmosfera podczas spotkania, najlepsza medytacja, jaką miałam do tej pory. Odprężyłam się, przywróciłam pewne wspomnienie, ale i marzenie. Plan jest i teraz muszę wprowadzić w życie. Przede wszystkim nadal sobie powiedzieć, że dam radę i pokonam wszystkie przeszkody. Dokładnie tak. Tak jest, także bardzo Wam dziękujemy. No bo cóż, bo troszkę przekroczyłyśmy czas, ale mam nadzieję, że było Wam dobrze z nami mimo wszystko. Słuchajcie, tu jest kontakt do nas, gdybyście chciały też w jakiś sposób, nie wiem, napisać czy coś, jakąś refleksję, to zapraszamy serdecznie, ale też dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają do tej pory, myślą słowem, ale także finansowo, bo to nam pozwala po prostu organizować spotkania i działać dla Was, na Waszą rzecz. Już niedługo będzie można przekazywać 1,5%, więc jeśli Wam przyjdzie do głowy, żeby zrobić to jakby na konto naszej organizacji, to będzie nam bardzo miło, ale mamy też bardzo fajne dwie cegiełki w naszym sklepie, który całkiem niedawno został otwarty. Książka bardzo taka przyjemnościowa, związana z naturą i z tym, jak natura może nam pomagać, oraz fajne koszulki z rękawami dłuższymi, wersji białej i czarnej. Jeśli macie ochotę zrobić prezent sobie albo komuś i przy okazji nam, to też będzie bardzo fajnie. Może kiedyś jakieś spotkanie na żywo? No może, zobaczymy. Zobaczymy, co czas pokaże. Tak naprawdę jesteśmy na etapie planowania przyszłego roku, więc kto wie, kto wie. Jak tylko się objawi, to natychmiast damy Wam znać. Tak, ale marzenie nas uściskać, super po prostu nawet czuć, jak przez internet możemy być razem, więc ja Was tutaj uściskuję internetowo tymczasem.
Tak jest. Ściskamy Was gorąco, dbajcie o siebie, że tak powiem, planujcie i realizujcie swoje marzenia każdego dnia i mamy nadzieję do zobaczenia w środę, a jak nie, to w przyszłym roku. Kończymy. Do Do zobaczenia. zobaczenia.